oparciu o artykuł 15 ZZX ustępu 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ogłoszonych w Dzienniku Ustaw z 2020 roku w pozycji 568. W związku z tym, że jest nas sporo, więc w związku z tym proszę wszystkich o cierpliwość, ponieważ sygnały od Państwa dochodzą z sekundowym opóźnieniem, zwłaszcza przy zabieraniu głosu. Chciałabym prosić pana sekretarza, pana Michała Kamińskiego, czy wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję panu, panie radny. Proszę o pomoc. Na dzisiejszym posiedzeniu sesji usprawiedliwili swoją nieobecność panowie radni Maciej Kopecz, Krzysztof Nieckarz oraz pan Henryk Carewicz. Sprawdzamy kworum, ile jest obecnych osób. A ja niech opiszę. Że? Najpierw. Pani Przewodnicząca, ja mam taką prośbę a propos nieobecności. Czy bym mógł dostać, proszę, takie podsumowanie, ile razy byli nieobecni na sesjach Sejmiku Województwa, na sesjach Sejmiku Województwa Radni Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ mam wrażenie, że radnego Muchy to już nie widziałem tutaj pół roku, może i dłużej. Radnego Kopcia też rzadko widuję. Pani radnej Szymańskiej, panią radną Szymańską również. Uważam, że pani, to jest... Pani radny, bardzo pana proszę, żeby w odpowiednim momencie z takim wnioskiem wyjść. W tej chwili sprawdzamy kworum i przystępujemy do obradowania w ramach sesji. Temat bardzo istotny, ale proszę poruszyć w innym momencie. Czy już jest sprawdzone kworum? Tak? Michała nie widać. Pan marszałek Sobieraj jest nie zalogowany. Pan minister Mucha, Paweł. Idziemy najwyżej do ruchu. Tak? Ile jest osób? Proszę Państwa, posiadamy kworum pozwalające nam na rozpoczęcie skutecznie obradowania w ramach dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, porządek obrad. Wszyscy Państwo otrzymaliście pocztą elektroniczną. Czy są jakieś propozycje zmian w porządku obrad? Nie widzę. Kto w związku z Państwa jest za przyjęciem tak sformułowanego porządku obrad? Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? 22 osoby oddały głos za przyjęciem porządku obrad. Przy 0 sprzeciwu i 0 wstrzymujących się. Otrzymaliście Państwo również protokół z ostatniej sesji Sejmiku. Czy uwagi do tego protokołu ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu w takiej wersji otrzymanej?
Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ja mam jedno. Proszę, jestem za, ale nie mogę wejść. O, już oddałam głos. Dziękuję, bo poprzednio mi nie wszedł. Dziękuję bardzo. Również 22 osoby są za przyjęciem protokołu przy 0 wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Proszę Państwa, przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad chciałabym, żebyśmy usłyszeli informacje na temat działań podejmowanych w ramach zwalczania pandemii. Jesteśmy w wyjątkowym okresie. Wystąpiliśmy zresztą za sugestią pani radnej Małgorzaty Jacyn-Wit do pana wojewody odpowiedzialnego za na naszym terenie za sytuację, prowadzenie sytuacji w ramach pandemii. Niestety pan wojewoda nie miał czasu, żeby z nami dzisiaj się połączyć, więc przedstawi tą sytuację. Poprosimy pana marszałka, gdyby był uprzejmy nam przedstawić sytuację z punktu widzenia swoich działań, ale również i jako organ tworzący dla dwóch najważniejszych szpitali, które na barki wzięły większość zadań związanych z ochroną przed COVID-em. Bardzo proszę, panie marszałku, można? Witam państwa bardzo serdecznie. Ja spróbuję za chwileczkę prezentację otworzyć. Żałuję, że pan wojewoda nie przyjął zaproszenia, bo pewnie byłby w stanie bardziej kompleksowo tę informację przedstawić w odniesieniu do stanu ochrony zdrowia we wszystkich naszych placówkach. No my odpowiadamy tylko i wyłącznie za nasze szpitale, więc nie mamy pełni wiedzy, jeśli chodzi o pełną koordynację. Jak patrzę tylko, jak to zrobić, żeby... Pokaż slajdów, panie marszałku. Na górze, na samej górze jest. Ale gdzie? Prawą stronę jeszcze. Prawą stronę. Pokaż slajdów. Jeszcze dalej. Jeszcze i pokaż slajdów. Tutaj. Dobra. I od bieżącego, od początku. Zawsze była właśnie ikonka pojedyncza, a na dole, a gdzieś mi zabrakło. Dobra, szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Raz jeszcze dziękuję za umożliwienie mi tej prezentacji na dzisiejszej sesji. Będę starał się poinformować, jaki jest stan w oparciu o dane, które uzyskaliśmy od służb wojewody, ze stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz oczywiście stan rzeczy, jaki jest w naszych szpitalach, więc te wszystkie informacje, które udało nam się tylko uzyskać i które uznałem za najistotniejsze dla Państwa, również dla opinii publicznej, dzisiaj zaprezentuję takie możliwie najbardziej aktualne. Jednocześnie kilka zdań również w drugiej części prezentacji w odniesieniu do tego takiego pakietu naszego programu antykryzysowego. My nazwaliśmy to pewnym pakietem 2.0, a więc tym pakietem, który przygotowaliśmy od wakacji w zasadzie na to, żeby jesienią reagować, czyli w chwili obecnej, a więc te wszystkie działania, które się dzieją na bieżąco, o niektórych informujemy poprzez w chwili obecnej raczej wideokonferencję, więc część informacji już pewnie do Państwa dotarła, ale tutaj będzie taka kompleksowa informacja. Więc jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i tą sytuację, jak Państwo wiecie, tutaj pokazaliśmy województwo na tle Polski i świata, więc i na tle Polski, i na tle świata w liczbie zakażonych i liczbie zgonów wyglądamy, powiedziałbym, bardzo pozytywnie, bardzo skromnie. Na świecie jest 41 milionów osób, czy zostało zakażonych od początku pandemii. Liczba zgonów to ponad milion osób. W Polsce, jak wiemy, dotychczas mieliśmy 202 tysiące stwierdzone i potwierdzone przypadki, 3 tysiące niespełna 900 zgonów. Z osób, które miały stwierdzone COVID, oczywiście duża część to są osoby z innymi współistniejącymi chorobami, ale taka jest skala w naszym województwie, to jest niespełna 5 tysięcy, ostatnie dane 4971, 47 zgonów u osób, które miały potwierdzonego
koronawirusa. Tak wygląda sytuacja w województwie. To są dane z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jak Państwo wiecie, z tych prawie 5 tysięcy, 1500 to są przypadki w Szczecinie, 900 prawie to jest Koszalin. No, kolejna mamy Stargard, mamy Kołobrzeg, około 300 przypadków dotychczas potwierdzonych. No, można powiedzieć, że im większa populacja, tym większa ilość zarażeń. W chwili obecnej to nas interesuje, bo 3900 to jest ilość przypadków, które w ogóle historycznie mieliśmy. Natomiast z tego 3000, a więc bardzo duża liczba, w chwili obecnej to są aktywne zarażenia, a więc te, które jeszcze wciąż są uznawane za osoby chore. Tylko 1900 w tym wypadku to są osoby, to są ozdrowieńcy. No i liczbę zgonów mamy również. Mamy liczbę osób pod nadzorem i ilość osób wykwarantowanych na ponad 10 tysięcy osób. Tutaj pozwoliliśmy sobie też przedstawić pewnego rodzaju wskaźnik, taki tak zwany wskaźnik reprodukcji wirusa, bo on mówi o tym, jak wirus się rozprzestrzenia, ma tendencję do rozprzestrzeniania się. I o ile na początku lipca ten wskaźnik w Polsce już nie był zbyt wysoki, bo on był 1,05, co oznaczało, że 100 osób zarażonych zaraża 105 osób kolejnych, a więc nie było tak dużej transmisji. To już wtedy w naszym województwie to było 1,20, czyli że 100 osób zarażało 120 osób. W chwili obecnej te dane z 1 października odniesienie do tego wskaźnika no są też dla nas niepokojące, bo o ile w Polsce ten wskaźnik wzrósł do 1,36 na 1, powtarzam, października, o tyle w naszym województwie to już jest 1,62. A więc widzimy, że ten wirus u nas, pomimo tego, że nie jest go stosunkowo dużo jak w innych regionach, przynajmniej tych najbardziej dotkniętych tą pandemią, jednak on ma tendencję dosyć mocne do rozprzestrzeniania się. W chwili obecnej wiemy, że w Polsce ten wskaźnik wzrósł już do 1,60 z bieżących danych, ale nie ma jeszcze tych danych regionalnych, w związku z tym ich nie jesteśmy w stanie zaprezentować, bo one są podawane na 1 listopada każdego miesiąca, więc czekamy na dane z 1 listopada. Jeżeli chodzi o kwestię tego, jak przygotowane są nasze jednostki, to znaczy jakie miejsca są wyznaczone wprost do walki z COVID. Jak Państwo pamiętają, ten proces w chwili obecnej, po pierwszej fazie, kiedy mieliśmy szpital jednoimienny, a więc szpital przy ulicy Arkońskiej, został przeznaczony na szpital jednoimienny i mieliśmy wyznaczone szpitale drugiej i trzeciej linii. O tyle następnie szpitale jednoimienne, można powiedzieć, zostały zlikwidowane, czy ta funkcja została zlikwidowana. No i tak naprawdę powróciliśmy do stanu wyjściowego. No, dopiero jakiś czas temu wojewoda, myślę, z 3 tygodnie temu, powyznaczał znowu szpitale, wskazując im liczbę łóżek, które mają przygotować, w oparciu oczywiście o dyskusję z dyrektorami pod względem możliwości, które mają przygotować do walki z COVID-19. Oczywiście znowu na szpicy jest szpital przy ulicy Arkońskiej, SPWZ WZSZ w Szczecinie, któremu wojewoda nakazał stworzenie 330 łóżek na walkę z COVID, w tym na OIOM-ie 28 łóżek, a więc tych, które są wyposażone w respiratory i są wydzielone do bieżącego monitorowania najtrudniejszych przypadków. W Koszalinie to jest 28 łóżek, 4 łóżka ojomowe. W Zdrojach wojewoda wyznaczył 4 łóżka oraz również no, przypisał, czy zapowiedział stworzenie tego, że mają tam zostać stworzone łóżka dla pacjentów położniczo-ginekologicznych zarażonych wirusem. W Kołobrzegu ma być stworzonych 14 w tej sekundzie dosłownie dostałem informację.
że pani dyrektor Lubecka otrzyma decyzję o tym, że ma stworzyć 14 łóżek, ponieważ w tej pierwszej fazie tylko te szpitale w Szczecinie i w Koszalinie uzyskały tego typu decyzję, ale wiedzieliśmy o tym, że wojewoda szykuje decyzję na kolejne szpitale, między innymi na Kołobrzeg. Mam już potwierdzenie od pani dyrektor dosłownie sprzed chwili, że otrzymała w końcu na piśmie tą decyzję o stworzeniu 14 łóżek z tego jednego ojomowego. I w innych szpitalach mają zostać według naszej wiedzy stworzone również według informacji wojewody dodatkowe miejsca. To jest 10 łóżek w SPSK 1, 65 w Wojskowym Wałczu, 30 łóżek w MSWiA w Szczecinie, 30 w Goleniowie, w Szczecinku 15, w Stargardzie 15, w Sławnie 5, w Białogardzie 4, w Choszcznie 8 i w pozostałych szpitalach na pierwszym poziomie 4, po 4 łóżka w każdym. Więc zakładamy, że w chwili obecnej będzie tych miejsc coraz więcej. Z moich informacji z wczoraj mamy taką informację, że zostało wyznaczone miejsce na szpital polowy, który ma powstać w każdym województwie. Pani dyrektor Usielska została poproszona o to, żeby kierować tym szpitalem, nie ukrywa swojego takiego dużego poziomu niepokoju w tym fakcie. Ja powiedziałem, że my jako samorząd województwa będziemy na pewno wspierać ją w tym zakresie, w zakresie naszych możliwości. Mam nadzieję, że uda mi się w niedługim czasie ponownie spotkać z wojewodą, żebyśmy ustalili kwestie związane z taką dalszą, bieżącą współpracą w zakresie walki z tą pandemią pod względem medycznym. Ja tutaj spotkałem się tydzień temu bodajże z panem wojewodą i mówię niezależnie, to nie jest wirus, nie jest kwestią polityczną, a zdrowie naszych mieszkańców jest najważniejsze i na pewno mam nadzieję, że nie będziemy, znaczy na pewno pewnie będziemy mieli problemy dnia codziennego, jakieś spory dnia codziennego, ale zakładam, że mamy wspólną deklarację dobrej woli rozwiązywania wszystkich takich problemów, które przed nami. Wygląda, że ta druga faza się rozkręca, nie wiemy, czy nie będzie trzeciej fazy i lepiej będziemy przygotowani pod względem infrastrukturalnym, a mamy swoje niewydolności, to bardzo silne, to tym bezpieczniej będą czuli się nasi mieszkańcy, mam nadzieję. Tym łatwiej będzie nam przez tą pandemię przejść. Taki jest stan według naszej wiedzy. Ja jeszcze raz powtarzam, my nie wydajemy decyzji, w szczególności w odniesieniu do szpitali. To jest wszystko decyzja wojewody, ale nie wydaje mi się, byśmy tu Państwa wprowadzali w błąd. Może jakichś danych bardziej szczegółowych nie mamy, ale to jest wszystko, co udało nam się ściągnąć od służb wojewody. I tutaj również według informacji od służb wojewody, który ma kompleksową wiedzę ze wszystkich szpitali, my mówię, możemy tylko i wyłącznie analizować swoje. Więc mamy sytuację, ogólna liczba łóżek wyznaczonych dla pacjentów COVID, to jest właśnie ta zaktualizowana na 551. W chwili obecnej, nie ukrywam, że jeszcze do przedwczoraj bodajże, kiedy przygotowaliśmy pierwszą wersję, to była liczba w wysokości około 360 łóżek, więc w związku z tym wyznaczeniem znacząco nam wzrosła ta wydolność, bo zajętych mamy w chwili obecnej 270 łóżek, a więc już zaczęło być bardzo, bardzo trudno. Ogólna liczba respiratorów, czyli tych wyznaczonych do walki z COVID, to jest 45, a więc na tych miejscach ojomowych, zajętych jest 26 w chwili obecnej respiratorów. Znaczy według naszej wiedzy, według informacji wojewody. W naszych szpitalach wygląda sytuacja to w następujący sposób. Samodzielny publiczny wojewódzki szpital mamy 248 osób hospitalizowanych w chwili obecnej. Na oddziale 226, 22 osoby na ojomie, jeszcze przedwczoraj to było 24 osoby. To jest cały czas dynamiczne, bo niektórzy zdrowieją, niektórzy niestety odchodzą i w związku z tym to jest oczywiście na bieżąco analizowane, ale ta liczba mniej więcej od tygodnia
waha się w granicach od 18 do 24, jeżeli chodzi o szpital przy ulicy Arkońskiej. W szpitalu wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest w całości wypełniony. Cały oddział zakaźny jest wypełniony pacjentami. Jedyne miejsce respirowane, wyznaczone jako OIOM, również jest zajęte, więc tutaj mamy bardzo duże problemy, dlatego też z taką dużą niecierpliwością czekaliśmy, żeby wojewoda wyznaczył inne również szpitale w tym rejonie, szpitale powiatowe z określonymi miejscami, bo tam sytuacja jest rzeczywiście trudna. To jest jeszcze tak poglądowo ilość testów wykonywanych również w naszym województwie. Jak widzicie Państwo, w stosunku do liczby mieszkańców, to jest przedostatnia tabela, procent liczby wykonywanych testów w stosunku do mieszkańców. U nas nie jest źle, no to pewnie jest z tym testowaniem. Znaczy jest testowanie na dość niezłym poziomie w stosunku do innych części Polski, bo w ogóle mimo wszystko uważam, że w Polsce jest wydolność testowania jest wciąż słaba i ilość testów jest też stosunkowo nieduża, stąd też wysokie wskaźniki następnie pozytywnych przypadków stwierdzanych. Ale w każdym razie tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o kwestie testowania w naszym województwie. Na razie mamy tylko dwa izolatoria, 17 w Szczecinie i w Białogardzie 30 miejsc, ale ja mam nadzieję, że te izolatoria zostaną w niedługim czasie wyznaczone znacznie szerzej. Rozmawiałem wczoraj, miałem wideokonferencję kolejną z naszymi dyrektorami. Wiem, że Koszalin planuje izolatorium jeszcze dodatkowe w Mielnie. W Szczecin rozmawia z Kołobrzegiem, który dysponuje, gdzie jest duża baza załóżkowa w podmiotach prywatnych, gdzie za dostępne pieniądze można izolatoria zbudować, a więc takie miejsca, czy nie tyle zbudować, przepraszam, co wyznaczyć, a więc takie miejsca, gdzie będą kierowani bądź to pacjenci, którzy lżej przechodzą przez COVID, a nie mogą przebywać w domu, bądź też personel medyczny, który również musi być czasami izolowany w związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem. Co jest największym dzisiaj problemem? No wciąż nie mamy, nie wiem jak jest na dzisiaj, jeszcze wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor, wciąż nie mamy formalnej decyzji o wyznaczeniu, chociaż mówimy o tym od 2 tygodni, o wyznaczeniu szpitala jako Arkoński, jako szpitala koordynującego. Słucham? Aha, żebym mówił głośniej, dobrze. Więc jest problem polegający na tym, że wciąż nie mamy formalnej decyzji, która powołałaby szpital przy ulicy Arkońskiej jako szpital koordynujący. I to jest o tyle problem, że w związku z tym nie znamy zakresu koordynacji. Z mojej rozmowy z wojewodą wynikało, że pan wojewoda będzie chciał ograniczyć zakres koordynacji przez ten szpital i przejąć koordynację wprost do siebie. Z użyciem oczywiście, z wykorzystaniem oczywiście ludzi, którzy na co dzień funkcjonują, pracują i zajmują się pewną koordynacją w szpitale przy Arkońskim, w szczególności konsultanta wojewódzkiego profesora Parczewskiego, ale też z włączeniem do takiego zespołu przedstawiciela NFZ-u, przedstawiciela być może, no na pewno kogoś od pana wojewody. Ja uznaję, że to jest dobry pomysł, dlatego że rzeczywiście bardzo często jest tak, że szpitale między sobą odsyłają na przykład pacjentów, którzy wymagają przewiezienia gdzieś w inne rejony Polski, a więc pacjentów, którzy mają współistniejące na przykład choroby psychiczne i trzeba ich, takiego pacjenta zawieźć do Poznania i nie wiadomo, kto ma na końcu za to zapłacić. Jeżeli jest przedstawiciel NFZ-u i decyduje, no to wtedy wiadomo, że jest łatwiej z tego typu koordynacją, że nie ma później wątpliwości, jest decyzja, wiadomo, że zostanie za to zapłacone i nie ma dyskusji i uważam, że to jest dobry model, tylko wciąż nie mamy formalnego powołanie tego typu, przynajmniej według mojego stanu wiedzy z wczoraj, będę mówił jeszcze na ten temat, rozmawiał z wojewodą, mam nadzieję, że to jak najszybciej zostanie powołane. No i to powoduje później kolejne kwestie, które są związane z brakami personelu pielęgniarskiego i medycznego. To jest dzisiaj najbardziej wąskie gardło, chyba nie tylko w naszym regionie, ale w całym systemie. Brak
z personelu pielęgniarskiego, lekarskiego, w szczególności ze specjalizacją anestezjologii i intensywnej terapii, a więc wszystkiego tego, czego potrzeba do obsługi osób respirowanych. Problemy delegowania w personelu, które powodują, że są ograniczenia dostępności doświadczeń w szpitalu, a na razie nie alarmujemy, ale widzimy, sygnalizują to już nasi dyrektorzy, spadek dostępności do środków ochrony osobistej oraz testów, na które się coraz dłużej czeka, odpowiednich do nich odczynników również. Więc to są takie rzeczy, które musimy na bieżąco monitorować. No i mamy takie rzeczy niewyjaśnione, jak informacji dotyczących tak naprawdę sposobu finansowania podmiotów leczniczych, które są zaangażowane w walkę z COVID. To dzisiaj jest, ja mam świadomość tego, że to nie jest dzisiaj tak naprawdę nie powinno być przy ratowaniu życia i zdrowia najważniejsze, no ale my cały czas o tą kondycję finansową musimy dbać i musimy walczyć, bo mamy świadomość tego, że nie chodzi tylko o przetrwanie tych najbliższych dni, tygodni, ale też o to, żeby po tej głównej fali pandemii te szpitale dalej były wydolne i mogły leczyć też innych pacjentów, nie tylko pacjentów covidowych, a to jest dzisiaj też jednym z kluczowych ryzyk. Tak w naszym województwie, jak myślę, i w całej Polsce. Więc tak wygląda stan, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, o obciążenie, o ilość łóżek w naszym województwie w chwili obecnej. Według naszej wiedzy i wszystkich tych zbieranych, nie tylko z naszych szpitali, ale też tych wszystkich źródeł, które są nam dostępne. Jeżeli chodzi o działania nasze jako zarządu województwa w ramach wsparcia tych, którzy w chwili obecnej zmagają się z tą drugą falą pandemii, my nazwaliśmy ten nasz pakiet działań, nazwijmy to jesienny, który przygotowywaliśmy, jeszcze raz podkreślam, w zasadzie od lipca albo nawet od czerwca, bo to wszystko wymaga pewnego rodzaju procedur. No ale cieszymy się, że w chwili obecnej te działania przygotowaliśmy, bo je w chwili obecnej możemy uruchamiać. Nazwaliśmy to pakiet antykryzysowy zachodniopomorski, pakiet antykryzysowy 2.0. I no, ten pakiet to jest łącznie kwota 127 milionów złotych na chwilę obecną tych działań, w które jesteśmy zaangażowani, tych pieniędzy, które chcemy dla przede wszystkim instytucji, ale również dla firm, na to, żebyśmy nie wpadli też w taki przesadny dołek, że zbyt duży dołek zastoju ekonomicznego. Więc to jest, omówię może w chwili obecnej ten slajd już po kolei. Mamy tak naprawdę z tych 127 milionów złotych, to rozpoczniemy od wsparcia dla ochrony jednostek ochrony zdrowia. Łącznie przeznaczamy w chwili obecnej, bo te pieniądze są właśnie w chwili obecnej podpisywane i transferowane do wszystkich szpitali i jednostek ochrony zdrowia, łącznie prawie 32 miliony złotych, ponad 31 milionów, 26 387 952 93 grosze, jak jest na slajdzie podane, to jest dokładnie pomoc dla zachodniopomorskich szpitali. Podjęliśmy decyzję, żeby w zasadzie wszystkie 29 szpitali wojewódzkich, powiatowych, resortowych, klinicznych doposażyć w te kwoty, które są jeszcze w naszej dyspozycji. W zależności od tego, to tak jak mówię, przygotowaliśmy od iluś tygodni, w zależności od tego, jaką funkcję na tej linii frontu one dotychczas pełniły. Więc w zależności od wielkości, no szpitale powiatowe dostają po 440 tysięcy, szpitale te z drugiej linii 660, nieco większe kwoty trafiły do tych szpitali, które zmagały się i wciąż zmagają absolutnie na pierwszej linii frontu, to jest Arkońska i to jest Koszalin, bo to są wciąż te szpitale frontowe. Ale do tej kwoty należy 26 milionów ponad, które trafiają w chwili obecnej do naszych szpitali, w zasadzie na wszelkie możliwe, no nie mam tutaj, aha, mamy tutaj, to są aparaty RTG i kardiomonitory i EKG i respiratory oczywiście i sprzęt diagnostyczny, łóżka dodatkowe, namioty, środki ochrony osobistej, w zasadzie to wszystko może być kupowane zgodnie z takim wykazem, który swego czasu wojewoda opracował
pieniędzy, nazwijmy to covidowych. W zasadzie szpitale mają tutaj pełną dowolność. To, co im brakuje, na to te pieniądze mogą, na to te pieniądze mogą użyć. 5 milionów złotych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 4 wyposażone ambulanse, 3 pompy, 3 respiratory, sprzęt diagnostyczny do dezynfekcji, również środki ochrony osobistej. To jest ten sprzęt, który pan dyrektor Pałka, z panem dyrektorem Pałką uzgodniliśmy jako ten, który rzeczywiście będzie wprost adekwatny do zaangażowania, do kupienia, do wytłumaczenia również następnie jako sprzęt do walki z, wspierający walkę z pandemią. Jeżeli chodzi o inne nasze działania, to zakładając, że pewnie będzie coraz większa konieczność wykorzystania wolontariuszy, coraz większe zaangażowanie społeczników, no bo tak jak powiedziałem, brak ich na pewno jednym z największych problemów w chwili obecnej, postanowiliśmy doposażyć w środki finansowe, aby na zakupy niezbędnych chociażby środków ochrony indywidualnej i nie tylko, i wszelkiego innego sprzętu nasze ochotnicze straże pożarne i wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, a więc naszych ratowników z tych służb. Łącznie 2 miliony złotych dla ochotniczych straży pożarnej, 1,5 miliona dla WOPR-u. Liczymy, że te pieniądze pozwolą nam wzmocnić ten sztab ludzi, którzy będą na tej pierwszej linii frontu z pandemią. Tak wygląda mapa. Chcemy, żeby te pieniądze trafiły w zasadzie na obszar całego województwa, tam gdzie tylko są jednostki tego typu. I mamy i kolejne działanie, to jest za 15 milionów złotych uruchomiony przez nas program z Europejskiego Funduszu Społecznego, który planowaliśmy jako program przesiewowy, zakładając, że ta skala pandemii druga jednak będzie, może nie będzie aż tak wysoka, ale też licząc się z tym, że może być ona tak wysoka, a więc przygotowanie nas do testowania naszych mieszkańców, w szczególności osób w wieku produkcyjnym, bo robimy to z Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc chcemy, żeby ci wszyscy, ta cała populacja, która w chwili obecnej pracuje, udaje się codziennie do pracy i być może tam się zaraża, żeby została zbadana zarówno na obecność, zarówno przez testy molekularne na chwili obecnej, na to, czy ktoś obecnie nie jest zarażony, jak i poprzez te testy przesiewowe, czy nie przeszedł już choroby, tak żebyśmy mogli diagnozować miejsca, w których ten wirus być może niedostrzeżony się i wyłapywać dodatkowe miejsca, gdzie on się rozprzestrzenia. To są w dużej części zakłady, wciąż zakłady, przede wszystkim zakłady pracy, więc tego typu badanie przesiewowe, 10 punktów konsultacyjnych diagnostycznych w 5 szpitalach, 50 testów serologicznych, tak jak powiedziałem, tych przesiewowych, 5 tysięcy testów molekularnych. Nie ukrywamy, że w tym zakresie będziemy chcieli, w szczególności w związku z takimi brakami pewnego rodzaju również tych służb w systemie testowania, no tych służb na pierwszej linii frontu, tu pan dyrektor Pałka wystąpił do nas z taką informacją, że ma problem z testowaniem ratowników medycznych, więc będziemy również dla tych szczególnych pracowników ten program w taki szczególny uruchamiali po to, żeby żadnych problemów i żadnych blokad w tym zakresie nie było. Następnie mamy wsparcie dla zachodniopomorskich szkół i samorządów. Tak naprawdę chcemy wspierać szkoły, ale wiemy, że szkoły są prowadzone przez samorządy gminne i powiatowe, więc przeznaczamy 25 milionów złotych dla samorządów na to, żeby mogli lepiej przystosowywać swoje placówki do tych wymagań, ponieważ nie możemy tych pieniędzy przeznaczać na sprzęt informatyczne. W związku z tym wyraziliśmy zgodę, żeby gminy mogły sobie refakturować wszystkie wydatki poniesione w szkołach na płyny do dezynfekcji, na środki ochrony indywidualnej, na te koszty, które już nawet gmina ponosiła od pierwszej fali pandemii, po to, żeby mogła ewentualnie, jeżeli dzisiaj jest dobrze doposażona w tego typu rzeczy, te pieniądze dodatkowe, które uzyska od nas, przeznaczyć chociażby na właśnie wzmocnienie systemów IT, dokupienie sprzętu, bo wiemy, że wszędzie tego typu braki występują. Te pieniądze są podzielone w zależności tak naprawdę od liczby
uczniów w danym i nauczycieli w danym, w danej gminie, w danym powiecie. Mamy, a więc jest to tak naprawdę pomoc dedykowana tej rzeszy 244 tysięcy uczniów i nauczycieli z naszego regionu na rzecz zapewnienia, my to nazwaliśmy bezpiecznego powrotu do domu, ale też do szkoły, przepraszam, ale chodzi też o to, żeby zabezpieczyć możliwości również przeznaczania tych pieniędzy na pracę zdalną w przypadku, no, poprzez takie przesuwanie tych pieniędzy. Jeszcze raz powtarzam, tych pieniędzy niestety nie można w ten sposób wykorzystać wprost na zakup sprzętu, ale mówię, wiemy, że bardzo duża liczba, w zasadzie wszystkie gminy ponosiły dotychczas wydatki na zakup ochrony, środków ochrony indywidualnej, a więc od 1 marca wszystkie wydatki, te, które dotychczas gminy ponosiły, mogą nam zrefakturować. I to jest pomoc taka grantowa, to znaczy te granty w zależności od liczby uczniów, liczby nauczycieli. Gmina miasto Szczecin to prawie 6 milionów złotych. Najmniejsza gmina to 12 tysięcy złotych, bo to jeszcze raz powtarzam, wszystko zależy od ucznia. W zasadzie całe pieniądze już są rozdzielone. Mamy jeszcze kilka podmiotów, z którymi będziemy musieli podpisać umowy w tym ostatnim naborze, bo nie złożyły wniosków w terminie, ale głęboko wierzę w to, że w ciągu najbliższych dni te pieniądze trafią, będą mogły być wykorzystane w gminach do wzmocnienia systemu nauczania, systemu edukacji naszych najmłodszych. To, co w chwili obecnej jest w zasadzie w końcowej fazie przygotowań, ruszamy od grudnia, bo są nabory również dla firm w ramach konkursów dla z jednej strony i zachodniopomorskiej przedsiębiorczości tak sensu largo i wprost dla sektora turystyki 50 milionów złotych chcemy uruchomić na tak naprawdę na utrzymanie miejsc pracy. Ten konkurs nie będzie miał, nie będziemy wymagali od beneficjentów tworzenia nowych miejsc pracy, ale tego, żeby przynajmniej utrzymali, że jeżeli ono będzie, to będzie fantastycznie, natomiast chcemy przede wszystkim, żeby firmy mogły dostać dodatkowe zastrzyki kapitału do rozwoju, do przetrzymania tego trudnego okresu, ale w sposób taki inwestycyjny poprzez podnoszenie konkurencyjności, inwestowanie w swoje firmy, a jednocześnie utrzymanie miejsc pracy. Planujemy nabory grudzień, styczeń, więc już mamy przygotowane w zasadzie całe procedury, całe harmonogramy. To są zawsze procedury długotrwające, ale wierzę, że w grudniu te nabory ogłosimy. To są te działania, które my dzisiaj podejmujemy z poziomu Urzędu Marszałkowskiego jako te działania kluczowe, bo tych działań, które oczywiście w związku z tym różne nasze z tym, co się dzieje, różne nasze wydziały podejmują jest bardzo, bardzo dużo. No to są te kluczowe odniesieniu odnoszące się do pieniędzy, do tego, w jaki sposób staramy się reagować na drugą falę pandemii. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo Wysoki Sejmiku i jeżeli oczywiście będą pytania, to z przyjemnością na nie odpowiem. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Jeśli Pani Przewodnicząca, mam pytanie. Jeszcze proszę pozwolić mi dokończyć. Dziękuję jeszcze raz bardzo, Panie Marszałku. I chciałbym Państwa prosić, jeżeli są pytania jakieś krótkie dotyczące tego, co Państwo usłyszeliście, żebyście Państwo teraz zadali. Natomiast jeżeli mielibyśmy dyskutować na temat, jak dodatkowo jeszcze wspomóc tą sytuację, to proponowałabym po już rozpatrzeniu całego porządku obrad, który przegłosowaliśmy. A więc teraz tylko pytania takie, na które Pan Marszałek mógłby zaraz odpowiedzieć jako dopowiedź do obszernego materiału, który przedstawił. Bardzo proszę, kto z Państwa? Pani radna Małgorzata Jacyna-Witt. Bardzo proszę. Tak, proszę Państwa, mam włączony mikrofon, dobrze. Ja chcę powiedzieć, że troszkę nie takiej informacji spodziewałam się od Pana Marszałka, dlatego że i też o tym mówiłam na prezydium, troszeczkę przeinaczono chyba moje słowa, albo nie zrozumiano, bywa. To, o czym mówił Pan Marszałek, to było przedstawienie tej sytuacji, którą my znamy z wypowiedzi Pana Wojewody, obserwujemy ją na bieżąco na profilu też Pana Wojewody w mediach społecznościowych. Natomiast mnie bardziej interesuje stan opieki zdrowotnej i funkcjonowania naszych jednostek jako samorządu województwa. Jak Pan Marszałek wie, my mamy równoległe wszystkie samorządy funkcjonujące w Polsce, gminny, powiatowy i wojewódzki. To nie jest tak, że Pan Marszałek sprawuje nadzór nad jakimikolwiek jednostkami spoza swoich wojewódzkich. Stąd ja bym chciała wiedzieć, jak w tej całej sytuacji funkcjonuje szpital w
koło brzegu, Koszalinie, Zdunowo, Zdroje i tak dalej, i tak dalej. Jakie zabiegi planowe i w jakiej liczbie zostały wykonane? Czy były wykonywane? Jeżeli nie, to jaki jest pomysł na te zabiegi planowe, które zostały odroczone w czasie? Te zadania i te działania, które mamy w swoim zakresie jako samorząd województwa, które nadzoruje pan marszałek i po kolei każda z tych jednostek myślałam, że zostanie omówiona i wykazana przez pana marszałka, a nie stan ogólny, który no jakby nie należy do naszych kompetencji, szczerze mówiąc, i nie tego się spodziewałam. Ja rozumiem, że do takich dokładnych sprawozdań z poszczególnych naszych jednostek pan marszałek na razie nie jest przygotowany, więc nie otrzymam tej odpowiedzi, którą prosiłam. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam powiedzieć, że 5 dni temu pan minister zdrowia i szef Narodowego Funduszu Zdrowia wstrzymał wszystkie zabiegi planowe w szpitalach. Nie rozumiem. Zmienił, wstrzymał wszystkie zabiegi planowe w szpitalach. Ale to, no dobrze, ale to było 5 dni temu. A co było do tych 5 dni? Wyznaczone. Proszę Państwa, to nie jest informacja na temat sytuacji pandemicznej. To jest informacja na temat sytuacji szpitali. Sytuację pandemiczną omówił pan marszałek, za co panu marszałkowi bardzo dziękuję. Głębszy temat, pogłębienie tematu w sensie swojej odpowiedzialności mógł nam przekazać pan wojewoda, ale nie skorzystał z racji swoich, z tej sposobności. W związku z tym prosiłabym państwa, żebyście tą wiadomość, która na dzień dzisiejszy jest taka i za kilka godzin ma prawo się zmienić, nie przyzwyczajali się do niej, jako że jest ona bardzo dynamiczna i raczej z ostrożnością wielką wskazywaną przez zarządzających opieką zdrowotną, czyli DD i maseczki, byli właściwie bardziej w taki sposób, że tak powiem, zainteresowani swoim zdrowiem. Natomiast dzisiaj szpitale pracują zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia i zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zupełnie przekształcają się w inną sytuację. Jednym z elementów najważniejszych jest niesamowity niedobór kadry we wszystkich szpitalach. Kadry lekarskiej, kadry pielęgniarskiej, nie tylko związanej z brakiem ich, w sensie z anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych, tylko z racji kwarantanny, izolacji, a często pobytu również w szpitalu w załóg medycznych. Pani radna... Słucham panią. Ja chciałem tylko, że tak powiem, tytułem już takiego zamknięcia. No, pani przewodnicząca w dużej części potwierdziła to, co chciałem powiedzieć. No, pani, ja mam świadomość tego, że pani, moje wypowiedzi nigdy pani radnej Jacyny Witt nie satysfakcjonują, ale sejmik i opinia publiczna to nie jest tylko pani radna Jacyna Witt. W związku z tym my dołożyliśmy wszelkich starań i naprawdę takiej dobrej woli, żeby w obliczu tego, że wiedzieliśmy wczoraj, że pan wojewoda nie będzie obecny, zebrać wszelkie możliwe informacje, które są w chwili obecnej nie tylko z naszych jednostek, ale po to, żeby pokazać, jesteśmy sejmikiem regionalnym, jaka jest sytuacja w naszej całym systemie ochrony zdrowia. Natomiast miała być to sytuacja w odniesieniu do pandemii, to zresztą wynika z tytułu naszego dzisiejszego punktu, w którym jesteśmy. I to warto czytać ze zrozumieniem. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkie rzeczy dotyczące kwestii planowych, no to wszystkie rzeczy planowe odbywały się zgodnie z planem w naszych wszystkich jednostkach. Nie muszę tutaj wymieniać teraz, czy będzie to szpital w Zdrojach, czy będzie to szpital w jaki oddział konkretnie, w jakim szpitalu, bo nie mieliśmy żadnych sygnałów o jakichkolwiek większych problemach do czasu 15 października, kiedy to zgodnie z zarządzeniem ministra i szefa NFZ-u zalecono, czy też skasowanie wszelkich zabiegów planowych. Co będzie dalej? No, pytanie nie do mnie, tylko do pana ministra zdrowia, pytanie do ministra, do szefa NFZ-u. W mojej ocenie oni sami nie wiedzą, co będzie dalej. Ale my jesteśmy tylko elementem systemu, będziemy wykonywali to, do czego będziemy zobowiązywani, za co będzie nam płacone.
I tylko tyle, i aż tyle. Tak jak powiedziałem, my się dzisiaj skupiamy nad tym, żeby wydolność naszej służby zdrowia w okresie nawarstwienia się tej pandemii wytrzymała całe obłożenie, a tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca i co ja podkreślałem w prezentacji, kluczem i dzisiaj największym problemem jest kwestia personelu, to znaczy nie jest nawet kwestią postawienia dodatkowych czy zakupienia dodatkowych respiratorów czy wszelkich innych urządzeń, tylko mamy problem dotyczący tego, że nie ma kto przy tych urządzeniach, nie będzie miał kto przy tych urządzeniach stać. Na tym bym się skupił i my się na tym przynajmniej skupiamy, będąc odpowiedzialnymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tym punkcie nie przewidywaliśmy dyskusji. Prosiłam tylko ewentualnie o pytania, które mogłyby jeszcze ze strony pana marszałka uzupełnić temat. W związku z tym, że... Ja bym tylko jedno pytanie do tego, co pan marszałek prezentował, jeżeli mogę. Bardzo proszę. Pan Michał Kamiński. Zbigniew Bogucki. Nie, pana Michała Kamińskiego mam. To nie wiem, czy Michał... Ty chcesz, nie wiem, proszę pana, mam pana Michała Kamińskiego, rozróżniam jeszcze. Gdyby to nie uciekło. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni radni, takie pytanie szybkie do marszałka województwa. Jaka jest kwota pomocy, która jest przewidziana na grudzień, styczeń w naborze i jaki będzie sposób tego naboru? Czy to będzie w jakiejś formie elektronicznej, jakiegoś konkursu? W jaki sposób będą kryteria dla tych przedsiębiorców, które po prostu pozwolą im w jakiś sposób pozyskać te środki? Czy to będzie jakiś taki sposób, tak jak było to wcześniej, że kto pierwszy, ten lepszy, czy na zasadzie jakiejś punktacji, czy jest już to jakoś określone? To jest bardzo ważne. Dziękuję. Czy pan marszałek mógłby odpowiedzieć? Ja bym może poprosił, żeby zadać wszystkie pytania i do wszystkich się odniosę później, dobrze? Okej. Dobrze. Czy zadać pytanie jeszcze chciałby pan Zbigniew Bogucki, tak? Tak, bardzo proszę. Słucham pana. Tak. Dziękuję. Pani przewodnicząca, wysokim sejmiku, panie marszałku, ja dziękuję też za to sprawozdanie, za tą informację. Ja chciałbym się dopytać o pogotowie, bo tam pojawiła się ta informacja przekazania planowania przekazania 5 milionów na Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Jak rozumiem, ten wniosek przez pana dyrektora Pałkę został okrojony do 5 milionów. Ja bym chciał się tylko, panie marszałku, dowiedzieć, kiedy ten wniosek wpłynął i jaka kwota, jaki jest harmonogram wydawania tych środków, to znaczy, czy te środki już są wydatkowane, jeżeli tak, to w jakiej wysokości, no, krótko mówiąc, jak to jest zaplanowane rozdysponowanie tych 5 milionów złotych. I rzecz ostatnia, ja też chciałbym powiedzieć, bo nie ukrywam, rozmawiam tutaj z panem wojewodą na te tematy związane z COVID-em. No, pan wojewoda dzisiaj nie mógł być, dlatego że jest w trakcie organizacji szpitala tymczasowego, także to jest taka informacja, którą ja mam. A wszystkie te wiadomości, które mogą być udostępniane, są udostępniane po prostu na kanałach, którymi posługuje się pan wojewoda, czy to na stronie, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, więc te informacje są dostępne. No i ja też chciałbym powiedzieć, bo to też przekazuję, że generalnie tutaj największy problem jest, potwierdzając to, co powiedziała pani przewodnicząca, największy problem jest z kadrą, ale tutaj wojewoda jest w całym kontakcie z dyrektorami szpitali, no i też z panem marszałkiem ta współpraca na tą chwilę, ona jest, trzeba powiedzieć, poprawna i to też jakby przekazuję, informuję, ale chciałbym też uzyskać, panie marszałku, tą odpowiedź odnośnie tych 5 milionów złotych na pogotowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Wojciech Dożynkiewicz. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pan Wojciech Dorzynkiewicz, bardzo proszę, ad vocem. Panie radny, to, że nie ma z nami pana wojewody, to jest wyraz niezwykłego lekceważenia wojewody naszego sejmiku. Naszego panie sejmiku. Radny, to nie jest ad vocem, to jest opinia, proszę pana. W związku z tym bardzo proszę, żebyśmy ten temat zamknęliśmy. Merytorycznie. Zdanie, pani przewodnicząca, bo tutaj państwo z Prawa i Sprawiedliwości radni bardzo mocno popłynęli i trzeba to po prostu sprostować. Pan wojewoda teraz zajmuje się tworzeniem tymczasowych szpitali, a gdzie pan wojewoda był przez ostatnie pół roku? Gdyby pracował przez te pół roku, teraz by mógł z nami tutaj być. Niestety dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję. Ad vocem się skończyło. I jeszcze jakieś pytanie ma pani Małgorzata Jacynawit?
Mam pytanie, panie marszałku, czy pozostałe jednostki podlegające pod marszałka województwa zachodniopomorskiego składały, poza pogotowiem oczywiście, składały wnioski o dofinansowanie w ramach wsparcia działań w zakresie COVID? I które jednostki podległe pod pana marszałka, poza szpitalem na Arkońskiej, mają w tej chwili wydzielone czy to oddziały, czy to łóżka do obsługi pacjentów z COVID-em? Czy Koszalin także jest w tym zakresie zabezpieczany przez jednostki samorządu województwa zachodniopomorskiego? Dziękujemy bardzo i już koniec pytań dla pana marszałka. Panie marszałku, jeżeli pan byłby uprzejmy odpowiedzieć teraz czy później? Teraz myślę, że podsumuję, żeby podsumować dyskusję. Okej. Ja, szanowni państwo, w kontekście wojewody, jak państwo widzieliście, ja starałem się by wypełnić ten cały obraz, wiedząc, że pan wojewoda dzisiaj z nami nie będzie. I jak powiedziałem, ja zadeklarowałem panu wojewodzie, że ja będę współpracował, dlatego ten temat chcę jakby zamknąć, żeby nie budzić niepotrzebnych napięć, bo one dzisiaj nie czas. Będziemy kiedyś na ten temat dyskutowali, co jak zafunkcjonowało, co jak zawiodło, ale uważam, że dzisiaj musimy się skupić na tym, co jest kluczowe, a więc co możemy jeszcze zrobić. Jeżeli chodzi, więc zacznę od tych kwestii medycznych, a później na końcu odpowiem panu radnemu Kamińskiemu w kwestiach tych ekonomicznych, nazwijmy to. Jeżeli chodzi o te 5 milionów złotych, ja nie potrafię w tej sekundzie odpowiedzieć, czy ta umowa już jest podpisana, czy też za chwilę będzie podpisana, ponieważ my od poniedziałku zaczęliśmy podpisywanie z wszystkimi jednostkami. Nie wiem, nawet w chwili obecnej podpisuję dokumenty, być może ona jest gdzieś tutaj. Natomiast pan dyrektor ma już pełną świadomość, że ma te pieniądze zagwarantowane i może je wydatkować. W związku z tym on w zasadzie tylko od jego operatywności będzie zależało, w jakim terminie dany sprzęt jest w stanie zamówić. I to tyle, jeśli chodzi o wojewódzką stację pogotowia ratunkowego. Także podobnie zresztą jak wszystkie pozostałe 29 jednostek, one w zasadzie od momentu podpisania mogą to traktować, że te pieniądze mają do dyspozycji. To jest odpowiedź na pytanie w sprawie WSP. Jeśli chodzi o kwestie związane z tymi pozostałymi szpitalami, no to my w chwili obecnej, pytanie pani Małgorzaty, radnej Małgorzaty Jacyny-Witt, to my w chwili obecnej mamy sytuację taką, w której pieniądze trafiły, powtarzam, do w ogóle wszystkich jednostek ochrony zdrowia w naszym województwie, ale to są pieniądze, a więc trafiły również na Arkońską, trafiły do Mikołaja Kopernika w Koszalinie i do innych naszych jednostek, ale też trafiły też do innych jednostek prowadzonych przez inne organy, przy czym, no mówię, ta skala interwencji jest uzależniona od tego, jakie jest miejsce w tym całym systemie. Więc jakby najwyższe jakby wsparcie uzyskały te dwa szpitale liniowe. Zresztą, jeżeli chodzi o Koszalin, to w związku z tym, że tam trwa remont na zakaźnictwie i tam potrzeba jeszcze dodatkowego też do sprzętowienia, to jeszcze dyskutujemy tutaj i też jesteśmy w takim dialogu z dyrektorem, tutaj akurat z wojewodą, który w pełni nawet nie tylko popiera, tylko nawet wprost prosił, żebyśmy też uruchomili tam dodatkowe pieniądze i być może udało się z funduszy europejskich zrobić, żeby tam szybko doposażyć jeszcze dodatkowe łóżka remontowanych właśnie oddziału zakaźnych w ramach projektu unijnego. Więc można powiedzieć, że wszystkie jednostki w chwili obecnej ochrony zdrowia dostały wsparcie, te, które są na pierwszej linii frontu, większe. Jeżeli chodzi o natomiast kwestię tego konkursu, tych 50 milionów, 20 milionów na turystyki, 30 dla pozostałych sektorów, to nie będzie konkurs grantowy taki jak był, który budził bardzo duże kontrowersje. Zresztą od początku wiedziałem, że takie kontrowersje będą. To był niestety taki trochę chyba przez ministerstwo tak trochę nam narzucony, ale a dzisiaj się nikt do tego do końca nie chce do autorstwa przyznać konkurs, bo wiedzieliśmy, że kto pierwszy, ten lepszy będzie budził zasadnicze emocje. My na pewno już tego w takim kierunku nie będziemy szli. W chwili obecnej idziemy w kierunku tego, chyba że dostaniemy dodatkowe pieniądze dla tych wszystkich, którym zabrakło i będziemy w stanie zrobić taki konkurs po prostu dla tych, z wyłączeniem tych, którzy już te pieniądze dostaną, ale to czekamy ewentualnie na odpowiedź z ministerstwa, bo taką propozycję złożyliśmy, że wiemy, że są pewnego rodzaju przesunięcia
pewnych środków i to byłoby wtedy możliwe, tylko że potrzebowalibyśmy według naszych kalkulacji 100, a być może więcej milionów złotych na to, żeby to pokryć. Natomiast my przygotowujemy się do takiego konkursu, do jakich zwykliśmy, w którym będą oceniane projekty, a więc w którym przedsiębiorcy będą chcieli inwestować w rozwój swoich przedsiębiorstw, bo wiemy, że dzisiaj z jednej strony oni patrzą w taki sposób, jak utrzymać te swoje miejsca pracy, no ale wiemy też doskonale, że patrzą w taki sposób, jak następnie lepiej się przygotować na to, co po pandemii, bo zakładamy, że po pandemii też będzie życie i w szczególności chcemy, żeby to życie gospodarcze kwitło, a więc chcemy dać możliwość dalszych inwestycji dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Wszystkie kryteria, co jest oceniane, to jest raczej dosyć typowe, to tak jak dotychczas. To, co jest inne, to jest to, co powiedziałem, że nie trzeba tworzyć dodatkowych miejsc pracy, tylko wystarczy utrzymać te, które się ma, bo dzisiaj to jest dla nas też duża wartość. To, co jest kluczowe, to to, że obniżyliśmy próg wielkości przedsięwzięcia dotychczas z wartości kwalifikowanej 500 tysięcy złotych do 300 tysięcy złotych, żeby również przedsiębiorcy, którzy chcą realizować mniejsze inwestycje, mniejsze innowacje, mogli z tego skorzystać. Wszystkie informacje odsyłam na naszych stronach internetowych, one są w chwili obecnej, chyba już jest zakończenie procedowania zasad i wytycznych do konkursu. Za chwilę się pewnie pojawią informacje na naszych stronach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wszyscy na pewno tego typu informacje uzyskają. Jeżeli będzie potrzeba jakiejś dodatkowej informacji dla Państwa radnych i dostaniemy taki wniosek, na przykład z właściwej komisji, to z przyjemnością też tego typu takie zbriefowane informacje dostarczymy. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Widzę, że ad votem Pan Zbigniew Bogucki. Do kogo ad votem? Pan Marszałka, Pani Przewodnicząca, ja króciutko dwoma zdaniami. Nie, do Marszałka ad votem? Tak. Ja chciałem tylko podziękować Pani Przewodnicząca, ja chciałem podziękować za ten głos, który chociaż bardzo często z Panem Marszałkiem bardzo mocno się wręcz granicznie różnimy. Natomiast jeżeli chodzi o tą sprawę, to ja dziękuję Panie Marszałku za ten głos takiego spokoju i rozsądku, bo myślę, że dzisiaj współpraca jest bezcenna, a rzeczywiście te oceny, daj Boże, żebyśmy mieli możliwość je po prostu kiedyś tam przeprowadzić, ale dzisiaj trzeba współpracować i ta współpraca widzę, że jest poprawna, za co dziękuję. Dziękujemy bardzo, zagłaskamy Pana Marszałka. Proszę Państwa, przechodzimy do rozpatrywania projektu uchwał. Chciałam Państwu tylko wnieść taką uwagę, że w uchwałach, które będziemy dzisiaj procedować, przywołana jest ustawa o samorządzie województwa. Nastąpi w nich zmiana numeru dziennika ustaw, ponieważ ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa i ten tekst aktualny znajduje się w dzienniku ustaw z 2020 roku w pozycja 1668, a więc inna pozycja niż dotychczas Państwu była przekazywana. Przechodzimy do rozpatrywania projektów uchwał. Pierwsza w sprawie zmiany budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2020 rok. Państwo ten projekt uchwały macie jako druk 245/1/20. Czy Pan Marszałek lub osoba upoważniona chciałaby zabrać głos w tej sprawie? Pan widzę, Pan Skarbnik, Pan Marek Dylewski. Bardzo prosimy. Mam nadzieję, że widać. Panie Skarbniku, pokaz slajdów proszę tylko. Tak. Tylko pytam, czy widać. Już jest pokaz slajdów. Zmiany w budżecie województwa zachodniopomorskiego na rok 2020. I jeżeli Państwo pozwolą, od razu też zmiany w letniej prognozie finansowej, bo one w dużej części też skutkują zmianami na rok 2020. Jeśli chodzi o zmiany głównych parametrów budżetu na rok 2020, to plan po zmianach, jeśli chodzi o dochody, spada o kwotę 16 050 626 zł do poziomu 1 014 155 000 zł.
I po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 23 milionów 103 tysięcy złotych do poziomu 1 101 300, prawie 66 tysięcy złotych. Tym samym też spada deficyt budżetu o kwotę 7 milionów prawie 53 tysięcy do poziomu 87 milionów 210 tysięcy 721 złotych, ale jednocześnie też rośnie nasza nadwyżka operacyjna do poziomu ponad 105 milionów złotych. Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jeśli chodzi o główne przyczyny zmian w budżecie, to zmiany wynikające z ujętych planowanych zmian w przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. To Państwo tu widzicie prawie że symetryczne zmniejszenie dochodów o ponad 19 milionów złotych, jednocześnie też zmniejszenie wydatków o 19 milionów złotych. One w kilku naszych sferach mają miejsce w zakresie wsparcia administracji. To te zmiany wynikają przede wszystkim w oszczędnościach w zakresie programu Pomoc Techniczna, ale to wynika z sytuacji pandemicznej. Te oszczędności przenoszone są na lata następne. Tu podobnie polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej. Podobne tu oszczędności, to jest pomoc techniczna też przenoszona na lata następne. Polityka w sektorze turystyki, to zwiększenie wydatków wynika z projektowanego wprowadzenia dwóch nowych tras rowerowych do realizacji i tej części, która jest przewidywana do realizacji w tym roku budżetowym. I plan inwestycji transportowych, tu przede wszystkim zmiany w zakresie trzech dróg wojewódzkich i przeniesienie tej części realizacji na rok 2021. Polityka rynku pracy to także pomoc techniczna w wyniku sytuacji pandemicznej, oszczędności przenoszone na lata następne. I w zakresie zadań jednorocznych, tu tych zmian też nie ma aż tak dużo, natomiast te istotne to jest wprowadzenie 10% części regionalnej subwencji ogólnej. Minister Finansów odblokował te 10% 30 września. To jest zawsze warunkowane tym, czy województwo mazowieckie zrealizuje planowane dochody podatkowe. A po drugiej stronie jedną z głównych zmian to zmniejszenie wydatków z tytułu kosztów obsługi długu. Koszt kapitału na dzień dzisiejszy znacząco uległ obniżeniu, więc to też jest istotna zmiana. Tym samym te większość zmian powoduje zmniejszenie deficytu o kwotę wskazaną ponad 7 milionów złotych. Jeśli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, to w głównych grupach zmian to zwiększenie nakładów w zakresie planu inwestycji transportowej. To chodzi konkretnie o trzy drogi wojewódzkie. One tu szczegółowo są opisane też w jakim zakresie. Zwiększenie na dwóch nakładów, a z jednej zmniejszenie, dostosowanie już do rozstrzygnięć poprzetargowych. To jest wyłączenie jednego zadania z wieloletniej prognozy finansowej już zakończonego i tu dwie nowe trasy rowerowe, które będą realizowane w roku 2020-2021. Natomiast te pozostałe przedsięwzięcia nie z udziałem środków europejskich to przedłużenie wydatków w zakresie dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich do roku 2030. I to są te zmiany ogólne, ogólnych kwotach. Jeśli chodzi o już poszczególne sfery, to wyłączamy przedsięwzięcie zakończone wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców i wprowadzamy dwa przedsięwzięcia, to jest trasa Velo Baltica etap 5-7 i trasa Pojezierze Zachodnich etap 7. Tu łączna kwota, jak Państwo widzicie, 28 875 813 zł. Jeżeli chodzi o zmiany nakładów w przedsięwzięciach kontynuowanych, tak jak już wcześniej wskazywałem, politykach inwestycji transportowych, to zmiany w zakresie dróg wojewódzkich, one obejmują tu lata 2020-2021, natomiast ta kwota to są przede wszystkim kolejowe przewozy pasażerskie, to jest wydłużenie do roku 2030 roku, tym samym zwiększenie tu nakładów łącznie ujętych w letniej prognozie finansowej do prawie 2 miliardów złotych. Polityka w sektorze turystyki to jest przeniesienie kosztów dokumentacji projektowych do tych realizowanych nowych tras rowerowych.
Jeśli chodzi o zmiany przedsięwzięć kontynuowanych, ale pomiędzy latami, to już, o czym wcześniej sygnalizowałem w zakresie polityki rynku pracy, to jest pomoc techniczna, którą przynosimy oszczędności na rok 2021. Tu podobnie, to są zadania w zakresie rewitalizacji, też przenoszone na lata następne. Tu też gminy z powodu pandemii też nie wykorzystały tej pomocy technicznej. I tu też z powodu pandemii przeniesienie realizacji jednego z projektów w zakresie turystyki też na lata do roku 2021. A tu te zmiany też dość istotne, ale w zakresie właśnie pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego oszczędności roku 2020 przenoszone na lata następne, ale też drobne korekty w zakresie konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego, dostosowanie do nowego harmonogramu realizacji tego zadania i też przyspieszenie, czy też przeniesienie do roku 2021 zadań w kwocie bodajże 4 milionów złotych, czy przyspieszenie realizacji tego przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o wypełnienie wskaźnika z artykułu 243, w zasadzie bez zmian. I to dziękuję bardzo w skrócie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, omawiana była ta uchwała w ramach działań Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych. Czy Pan Przewodniczący Komisji chciałby przedstawić przebieg dyskusji na posiedzeniu Komisji? Pani Przewodnicząca, nie było dynamicznej dyskusji w sprawie akurat budżetu. Komisja wydała opinię pozytywną, stosunkiem głosów 4 za i 1 przeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przewodniczący pozostałych komisji chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Państwo szefowie klubów radnych chcieliby zabrać głos? Też nie widzę. Panowie, państwo radni, pan Bogucki jako... W imieniu klubu radnych. Nie, to znaczy, to państwo ustalcie, kto, że tak powiem, występuje, bo jak jest pani obecna, pani Małgorzata Jacynawit, no to rozumiem, że jest nieubezwłasnowolniona i występuje, więc może proszę jako radny. Bardzo proszę. Nie ma większego tutaj akurat to znaczenia. Rozumiem, że i tak nikogo nie ma w kolejce. Ale ja mówię w imieniu klubu radnych, pani przewodnicząca, wysoki sejmiku. Oczywiście te zmiany i w tym budżecie, i w wieloletniej prognozie, jeżeli chodzi o tą sesję, nie są aż jakieś duże, jakieś bardzo znaczące, natomiast to jest, jak pokazuje po raz kolejny, że my właściwie zawsze, jak spotykamy się, za każdym razem musimy poprawiać, nowelizować, zmieniać budżet, a w konsekwencji również przeformatować wieloletnią prognozę finansową, no to pokazuje, że ten budżet był zbudowany nie tak, jakby powinien. Myśmy o tym już wielokrotnie mówili, myśmy o tym wielokrotnie już wspominali. W związku z tym, no, mając na uwadze nasze stanowisko, że ten budżet jest nieustannie zmieniany, rolowany, poprawiany, w większych lub mniejszych działkach, no, będziemy głosować tutaj jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przeciwko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy w związku z tym do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, która zmienia zapisy budżetowe? Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Ja jestem za, a nie mam możliwości głosowania. Kto z Państwa się wstrzymał? Pana sekretarza prosimy o wsparcie. Ja nie mogę zagłosować, nie mam tego... Tak, doliczymy. Dobra, dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. 19 osób jest za, 5 przeciw, przy 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, powiązana z poprzednią uchwałą, uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową dla województwa zachodniopomorskiego. Projekt uchwały to druk 246/1/20. Myślę, że już dyskusji na ten temat nie będziemy prowadzić. Ona również, ta uchwała, uzyskała pozytywną opinię Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały?
Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę Państwa, 18 osób jest za, 5 osób przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Następna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez województwo zachodniopomorskie od gminy Przelewice nieruchomości w drodze darowizny. Projekt uchwały to druk 242/1/20 i prosimy może o wprowadzenie w sprawę pana marszałka lub osoby upoważnionej. Panie marszałku. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, no sprawa jest znana i głośno dyskutowana od pewnego czasu, od dłuższego czasu. Uważamy jako województwo zachodniopomorskie, że akurat chyba tu się zgadzamy, że w chwili obecnej wszyscy, że gmina Przelewice nie daje sobie rady z takim ogromem wyzwań, które są związane z zarządzaniem tym obiektem, ponieważ jest to obiekt przepiękny, ale z drugiej strony rzeczywiście wymagający. Wymagający nakładów finansowych, wymagający takiego pomysłu na dobry rozwój, znalezienia finansowania na ten dobry rozwój, no choćby przy realizacji projektów unijnych. Ja mogę przypomnieć, że gmina swego czasu dostała pieniądze w ramach regionalnego programu operacyjnego na rewitalizację choćby jednego z budynków, ale tak naprawdę nie była w stanie tej rewitalizacji przeprowadzić i w zasadzie pieniądze musiała oddać z tego powodu, że no miała problemy z wkładem własnym, z odpowiednią kadrą również. No mamy świadomość, że nie jest to duża gmina, nie jest to bogata gmina, ale a sam obiekt i jego potencjał jest naprawdę wielki. Działalność tam prowadzona jest naprawdę bardzo wszechstronna i imponująca. W związku z tym w oparciu o tą działalność chcielibyśmy rozwinąć działalność tego obiektu i upiększyć to miejsce jako takie centrum zachodniopomorskiej wsi, kultury wsi, jednocześnie promocji edukacji ekologicznych na tych terenach. To wszystko jest naprawdę możliwe do zrealizowania w tym miejscu, bo obiekt składa się nie tylko z przepięknego obiektu botanicznego, ale z bardzo zaawansowanego zaplecza naukowego, co warto podkreślić, bo to jest naprawdę i bardzo profesjonalna kadra i całkiem zaawansowane technologicznie laboratorium. Może nie najszczęśliwiej ulokowane, co wszyscy podkreślają, ale tą lokalizację pewnie da się tam określić w innym miejscu. Z szkółką określoną, z oranżerią. Dość dzisiaj w chwili obecnej jednak trzeba przyznać zaniedbaną ze względu na takie duże restrykcje, takie cięcia w zakresie kosztów. Uważamy, że to jest miejsce, które może tętnić życiem, poczynając od szkół, zielonych szkół, wycieczek z całego województwa, przez integrację środowisk obszarów wiejskich, kół gospodyń wiejskich, sołtysów, naszych prężnych liderów na obszarach wiejskich, poprzez organizację różnego rodzaju eventów i wystaw chociażby, poprzez promocję naszych produktów regionalnych. Tych pomysłów na pewno jest bardzo dużo i na pewno nie da się ich wszystkich zrealizować w jednym czasie, ale uważamy, że krok po kroku, poczynając już no, od tej, nawet od tej perspektywy finansowej, będziemy próbowali to miejsce tak pozytywnie zmieniać i jego potencjał pozytywnie wykorzystywać. No ale do tego potrzebne są te kroki formalne zmierzające do z jednej strony przejęcia odpowiedzialności za ten majątek, z drugiej ze strony do powołania odpowiedniej instytucji, która będzie się tym miejscem zajmowała na bieżąco, przejmie pracowników również, bo oni również są zaniepokojeni swoim dalszym losem. W chwili obecnej są na wypowiedzeniach, więc odbyło się spotkanie naszych służb z nimi po to, żeby zapewnić im pracę tak w sposób nieprzerwany, że tak powiem. I cóż jeszcze? No i wydaje mi się, że
Wydaje mi się, że no, jeszcze raz powtarzam, będziemy dobrym gospodarzem dla tego miejsca jako województwo. Jesteśmy blisko tej społeczności, czujemy tę społeczność i wykorzystamy to miejsce dla naszej zachodniopomorskiej społeczności już w sensu largo, nie tylko dla tej przelewickiej, nie tylko dla ziemi pyrzyckiej, ale dla całej naszej zachodniopomorskiej społeczności i w to głęboko wierzę i to zadeklarowałem i to chciałbym, żebyśmy w tym miejscu z Państwa pomocą realizowali. We wtorek byliśmy tam na miejscu, to był taki dla mnie kolejny element odkrywania tego miejsca, bo tam naprawdę trzeba było spędzić, myślę, nawet nie kilka godzin, ale kilka dni, żeby to miejsce tak bardzo dokładnie poznać, bo to jest, to, jak powiedziałem, tam na miejscu w czasie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. To jest na pewno wielkie wyzwanie, ale i wielki potencjał. Więc tyle. Jesteśmy w konstruktywnej dialogu zarówno z wójtem, jak i z radą, z radnymi, żeby to miejsce czynić coraz piękniejszym, atrakcyjnym dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, również dla turystów. I w związku z tym no, chcielibyśmy możliwie jak najszybciej ten proces rozpocząć, bo no, ja nie ukrywam, że szukamy też możliwości, żeby już być może jakieś pierwsze projekty, bo wiemy, że jest dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego na jeden z obiektów, jest dokumentacja budowlana. Szukamy możliwości sfinansowania tego jeszcze z tej perspektywy regionalnego programu operacyjnego. Jeżeli uda nam się zmieścić czasowo, to myślę, że warto nie marnować czasu, tylko przystąpić do działania. Dziękuję bardzo i ewentualnie jestem otwarty na odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo, panie marszałku, za wprowadzenie. Wprawdzie na pewno temat wszystkim państwu jest dobrze znany i medialnie, i przez włączenie się i dużą aktywność wielu osób publicznych w tą sprawę. Temat był omawiany i pozytywną opinię otrzymał w ramach działalności budżetu i spraw samorządowych, w ramach Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy, Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Obszarów Wiejskich. Czy przewodniczący w którejś z komisji z wiodących chcieliby zabrać głos na ten temat i wesprzeć jeszcze to, o czym powiedział pan marszałek? Oczywiście. Pan przewodniczący Artur Wezgaj, bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący. No tutaj dyskusja w przeciwieństwie do tej budżetowej była dość mocno rozwinięta i miała wysoką temperaturę związaną z emocjami oczywiście. Natomiast w części tej jakby merytorycznej zderzały się dwa poglądy. Jeden pogląd o konieczności szybkiego reagowania na zdarzenia, które nastąpiły w Przelewicach i na stan aktualny, którego osobiście jestem zresztą zwolennikiem. I drugi pogląd taki, w którym artykułowano konieczność jakby wcześniejszego przed tym przejęciem bardziej szczegółowego planu działania na rzecz rozwoju tego przedsięwzięcia, jakim jest ten ogród, czy w ogóle cały ten obszar. Był oczywiście również ten wątek, pojawił się w czasie dyskusji wątek, który dotyczył no jakby sporu o to, kto powinien to przejąć, czy powinny przejąć to KOWR w imieniu państwa, czy samorząd wojewódzki. Ten spór jest nierozstrzygalny, ponieważ argumentacja, która padała, nie miała właściwie merytorycznego odniesienia. To była raczej argumentacja, a raczej opowieść o swoich przekonaniach, co będzie lepiej z punktu widzenia interesów. I tutaj, i tu w tym momencie następowała rozbieżność, dlatego że były wskazywane interesy środowiskowe w samej gminie Przelewice, czyli tych pracowników, którzy tam pracują, ale był również wskazywany pewien interes województwa i pewien poziom odpowiedzialności za to, co się dzieje w obszarach również wiejskich w województwie zachodniopomorskim i odmiennie wskazywany jakby jakość czy sprawność, którą może zagwarantować państwo poprzez KOWR, ale w żadnym z tych obszarów nie padał żaden argument, który byłby
racjonalny, przekonujący, wyliczalny, to była opowieść tylko i wyłącznie o przekonaniach. Tak przebiegała dyskusja. W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 5 głosach za i 1 głosie sprzeciwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy przewodniczący pozostałych komisji chcieliby zabrać głos? Pan przewodniczący Artur Nysz, bardzo proszę. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, Komisja Gospodarki zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Nie było jakiejś większej dyskusji, raczej dość duże zrozumienie dla pomysłu. Jednocześnie korzystając z okazji, pozwolę sobie, Pani Przewodnicząca, również już poinformować, że druga uchwała związana z powyższą sprawą, czyli powołanie Instytucji Kultury Ogrody Przelewice, ta uchwała również została zaopiniowana pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy panowie przewodniczący pozostałych komisji chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Pan Jakub Hardy-Douglas, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepraszam, Rolnictwa i Komisji. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Przewodnicząca, ta komisja, której przewodniczy, chyba była taką faktycznie wiodącą komisją przypisaną do procedowania tego tematu. No, podpisuję się po tym, co powiedział pan radny Wezgraj, że to generalnie była dyskusja wielowątkowa i ona nie była, że tak powiem, łatwa. Myślę, że też były argumenty różnych stron tutaj podnoszone i ta rozmowa na temat sensu i, że tak powiem, takich strategicznych celów, które ma województwo w kontekście tego ogrodu i zespołu w zasadzie folwarcznego w Przelewicach, no, była naprawdę ożywiona i tak, bym powiedział, dosyć konstruktywna. 20 października odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam właśnie w Przelewicach uczestniczyło w niej kilku radnych, ale również radnych spoza samej komisji. Ostatecznie po zwiedzeniu tego całego kompleksu obiektów było spotkanie z wójtami, z radnymi gminy, z panią kierowniczką tej części jakby laboratoryjnej, naukowej. Komisja przegłosowała projekt uchwały. Bodajże 4 głosy były za przyjęciem projektu uchwały, 1 wstrzymujący się. Tak więc tak to finalnie się skończyło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy szefowie klubów chcieliby zabrać głos? Czy państwo radni by chcieli zabrać głos? Pan Zbigniew Bogucki, bardzo proszę, pierwszy. Pani Przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, Panie Marszałku. Faktycznie była ta dyskusja na komisji, w której ja uczestniczyłem, czyli na komisji budżetu. Myślę, że tam też padły takie słowa, które nie powinny paść ze strony pana marszałka, no ale to już jest jakby między nami. Natomiast wracając do tej kwestii merytorycznej, ja pozwolę sobie przewodniczącą argumenty rzeczowe, merytoryczne, odnoszące się do kwestii zasadności bądź braku zasadności przejmowania Czerwica i podejmowania kolejnych uchwał. Panie radny, skrzypi pan bardzo, może troszkę dalej od mikrofonu albo bliżej, niech pan spróbuje. Teraz lepiej, tak. Dziękuję pani przewodnicząca. Więc ta dyskusja była i ona moim zdaniem w dużej mierze, poza tymi kwestiami emocjonalnymi, ona była dyskusją rzeczową, merytoryczną, bo mówiła o różnych, ale także o zasadności przejmowania w ogóle tego ogrodu czy tej całej inicjatywy przez województwo zachodniopomorskie. Po pierwsze, ja bym chciał podkreślić, że to nie jest zadanie województwa. To nie jest zadanie województwa i ono nie wynika. I często z Państwa strony jako koalicji rządzącej padał taki argument, że pewnymi rzeczami czy pewnymi tematami, pewnymi obszarami nie będziemy się zajmować, dlatego że to nie jest kwestią działalności i kompetencji województwa samorządowego. Tutaj to nie jest kwestia województwa samorządowego i jego
kompetencji. No ale to jeszcze by było nic takiego wielkiego, bo prawda, chcielibyśmy pomagać i rozszerzać tutaj tą działalność. Problem jest inny, bo od początku tej kadencji i z marszałka, i z ust części zarządu, czy radnych również koalicyjnych słyszę, jak to jest źle w województwie, jak nie ma pieniędzy na te zadania podstawowe. Wynika, że właśnie ustawodawca przypisał województwu. I jak samorządy nie są w stanie, jak samorząd województwa przez to też nie jest w stanie pewnych rzeczy doprowadzić i pewnych rzeczy finansować. Jeżeli chodzi o ten ogród w Przelewicach, to tutaj samorząd województwa mówi, że znajdzie na to pieniądze. Te pieniądze nie są małe, szanowni państwo. To jest 2,5 miliona rocznie tylko po to, żeby utrzymać ten ogród na tym poziomie, na którym i tą całą infrastrukturę na tym poziomie, na którym obecnie funkcjonuje, a to jest daleko niewystarczające, bo jeżeli mówimy o tym, żeby rozbudowywać ten ogród, żeby tworzyć tego instytucje, przedsięwzięcia i żeby tam ściągać ludzi, to te inwestycje muszą być zdecydowanie wyższe. Pan marszałek Kustosz w jednej z wypowiedzi mówił nawet o 20 milionach złotych w przedziale czasowym, no ale nie w przedziale 10 lat, tylko w przedziale krótszym okresie czasu, więc te wydatki będą zdecydowanie wysokie. Teraz musimy mówić przeciw to, że na walkę z COVID pogotowie ratunkowemu nie były przekazywane pieniądze. Jeżeli chodzi o inne nasze zadania, cały czas mówimy, że brakuje, że była szeroka dyskusja o lotnisku, którego województwo zachodniopomorskie jest udziałowcem, czyli współwłaścicielem, też z przesłaniem pieniędzy. W tej jednej kwestii zarząd województwa postanowił się zaangażować. I to postanowił się zaangażować kiedy? W roku, kiedy mówi, że w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości nie ma pieniędzy dla samorządów, kiedy samorządy nie mają odpowiedniej swobody, kiedy mamy jaką jest walka z COVID-em, która tak samo jest udziałem rządu, jak i samorządu, wszystkiego szczebla, tak naprawdę wszystkich nas. I nie można się oderwać od tej historii, która w tej sprawie ma istotne znaczenie, bo ja chcę przypomnieć, że w 2015 roku przewodnicząca zwracała się do pana marszałka Lewicki przez pana marszałka, że wtedy pan marszałek odpisał, że nie może. Przypomnę, że to były czasy, kiedy samorządy miały rozkwitać, to było tuż po rządach Platformy, czy jeszcze nawet w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy wszystko ma być takim podmiotem płynącym. Dlaczego wtedy, kiedy było tak dobrze? Pan marszałek mówił, a teraz panie radny, albo mikrofon tego nie wytrzymuje, albo pan źle, że tak powiemy, siedzi do tego mikrofonu. Źle pana słychać. Bardzo proszę, jeżeli mamy uzyskać to, co pan mówi, to niech pan spróbuje jakoś do tego mikrofonu mówić tak, bo pan się, przepraszam, kręci i ten mikrofon nie wytrzymuje tego. Słucham. Nie wiem, czy teraz mnie dobrze słychać. A teraz pana dobrze słychać, proszę pana. Będę mówił wolniej w takim razie. Dobrze, proszę pana. Więc wtedy nie było chęci, ochoty, mimo że teoretycznie powinny być środki. Pan marszałek powiedział, że nie pomoże. Następnie gmina Przelewice zwracała się w roku 2017. Również wtedy to chyba nie było odpowiedzi, bo dokumenty zostały w gminie Przelewice złożone. I cóż. I nic się nie wydarzyło w tej sprawie. W 2000 później następne prośby i nic się nie działo. I co się stało takiego, że w roku 2020 w sierpniu nagle zarząd województwa postanowił się w tą sprawę zaangażować, nieproszony tym razem. Stało się tylko to, że dobiegały do końca negocjacje, rozmowy, ustalenia między gminą Przelewice z inicjatywy gminy Przelewice
I Skarbu Państwa, mówiąc krótko, czyli tutaj Ministerstwa Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I tak naprawdę na dzień przed spotkaniem, na którym byłem w Przelewicach, my tam poświęciliśmy cały dzień, żeby wysłuchać i pracowników, i mieszkańców, i rozmawiać z radnymi. Był również na tym spotkaniu pan marszałek Pustosz. Dopiero dzień wcześniej wpływa propozycja rozpisana na półtorej kartki ze strony pana zarządu województwa, podpisana przez pana marszałka Gebrewicza. Jak teraz województwo chce się zaangażować? Nie tylko mam wrażenie, jestem przekonany, że to jest niestety takie działanie, można powiedzieć, kija w szprych. Znaczy wtedy, kiedy zarząd województwa przekonał się, że może dojść do porozumienia, że Skarb Państwa chce nam pomóc, że zabezpieczono środki, że zostały na 30 jak ma to wyglądać, jak ma to sposobić, parafowane. Pani Przewodnicząca, ale naprawdę, to jest dosyć proszę chyba ważna. Proszę finiszować, bo już panu przedłużyłam czas, ale proszę finiszować, proszę pana i wnieść coś w tej wypowiedzi. Jest... Pani Przewodnicząca, z całym szacunkiem, ja akurat w tej sprawie zaangażowałem i swój czas, i byłem tam, i jeździłem, i chyba wcześniej większości łącznie z panem. Pani radna, zaangażowałem się w tą sprawę, więc proszę mi dać się wypowiedzieć. Byłbym wtedy wdzięczny bez tego pouczającego tonu. Proszę pana. Nic się nie stało takiego, poza tym, że zaistniała groźba, że Skarb Państwa w postaci Ministerstwa Rolnictwa albo KOWR-u będzie tam chciał zainwestować pieniądze. Oczywiście radni Przelewic podjęli taką, a nie inną decyzję. To jest ich wola, są samorządowcami. Myślę, że mieszkańcy będą ich z tego rozliczać. Tylko dlaczego my, w sytuacji, kiedy mówimy, że brakuje pieniędzy na wiele innych rzeczy, nagle mamy znajdować pieniądze na ogród w Przelewicach, kiedy to Skarb Państwa powiedział, że tą sprawą się zajmie, wygospodaruje środki. Ja już nie chcę podnosić tej argumentacji, że ta propozycja nie jest obudowana finansowo i pan marszałek Geblewicz na posiedzeniu mówił, że oczywiście musi być pewna chronologia, że najpierw będą uchwały, a później można podejmować stosowne uchwały finansowe. Oczywiście, że tylko, że... Panie radny, teraz proszę posłuchać. Czas wypowiedzi zgodnie z regulaminem wynosi 7 minut. Pan już mówi 9 minut racji, między innymi mówię tego, że panu mikrofon nie... Ma pan minutę na dokończenie tego, bo pozwólmy innym również się wypowiadać w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy taki regulamin i bądźmy odpowiedzialni i stosujmy go. Dziękuję pani przewodnicząca, w tym tonie to przyjmuję. Reasumując, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, żeby województwo akurat tutaj się angażowało. Nie angażowało się przez 5 lat. Zarząd województwa przestał pomagać i dopiero kiedy zaistniała, w ocenie, jak rozumiem, zarządu województwa groźba zaangażowania się takiego już na 100% Skarbu Państwa, wtedy zarząd województwa postanowił w tą sprawę wejść i krótko mówiąc pokrzyżować szyki. Być może to się udało. Moim zdaniem będzie to ze szkodą dla ogrodów w Przelewicach. Dziękujemy. Są nierealne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan, uciekł mi pan Zbigniew Chojecki. Teraz pan Wojciech Dorzynkiewicz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tutaj mój przedmówca bardzo zadał kilka pytań, postaram się na nie odpowiedzieć. Pan radny się pytał, dlaczego chcemy jako, że on nie rozumie, dlaczego chcemy jako województwo przejąć ten ośrodek i dlaczego chcemy się zaangażować w jego rozwój. Panie radny, ponieważ chcemy mieć wpływ na jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych naszego województwa. Przecież wszyscy wiemy, jak ważny ogród dendrologiczny w Przelewicach, jak ważnym punktem jest na mapie naszego województwa i dlatego chcemy się zaangażować. Pan radny sporo mówił o przeszłości, o tym, co się działo w 2015 roku, później chyba w roku 2017. Ja tylko przypomnę, że większość z nas w roku 2015 jeszcze nie było radnymi sejmiku województwa, czy radnymi województwa, więc trudno się odnosić do tego, dlaczego wtedy ta sprawa
nie miała kontynuacji, a dlaczego teraz ma. Zmienił się skład sejmiku, zmienił się skład zarządu, zmienił się zarząd, dlatego podjęliśmy próbę tego, żeby pomóc przelewicom, ponieważ przelewicę też przypomnę tylko panu radnemu, ze względu na to, że polityka Prawa i Sprawiedliwości, rządu Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo negatywna dla samorządów. Dług w Przelewicach w ciągu 3 lat urósł z 7 milionów do 10 milionów złotych, a budżet Przelewic wynosi około 30 milionów złotych. Chyba widzi pan radny, że sytuacja w Przelewicach pogorszyła się niestety w ciągu ostatnich 3 lat przez spadki z podatków, przez to, że zabraliście PIT gminom, przez to, że na subwencję oświatową przeznaczacie za mało pieniędzy i gminy muszą coraz więcej pieniędzy dokładać do oświaty i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy, żeby ten ogród dendrologiczny znowu był atrakcją, znowu był perłą naszego województwa, a chyba wszyscy tego chcemy, nawet pan radny czy klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście możemy tutaj rozmawiać i dyskutować o tym, w jaki sposób to osiągnąć, ale zakładam, że to bezsprzecznie wszyscy chcemy tego samego. Musimy w takim razie tym ogrodem się na poważnie zająć. Sądzę, że to my w naszym województwie powinniśmy zarządzać tego typu obiektami, a nie oddawać ich pod kontrolę rządu, ponieważ koszula zawsze jest bliższa ciału i to my wiemy dokładniej, tak, czym niżej, tym lepiej. Im, co jest ważne i w jakim kierunku dany ośrodek powinien pójść, niezależnie od perturbacji rządowych czy zmian w jakichś instytucjach czy rządowych agencjach. Tak? My zaoferowaliśmy radnym Przelewic, gminy Przelewice oraz mieszkańcom Przelewic, pracownikom tego ogrodu, stabilizację, poprawę warunków pracy, zwiększenie ruchu turystycznego i radni, mając do wyboru dwie oferty, wybrali ofertę lepszą. Uznali widocznie, że my jesteśmy dla nich bardziej wiarygodnym partnerem. Niestety wszyscy wiemy, co się stało, nie wiem, w Janowie Podlaskim ze stadniną koni i tak dalej, i tak dalej. I wybrali wiarygodniejszego partnera. Natomiast wierzę, że w ciągu 3-4 lat doprowadzimy do wielu zmian w ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach. I ogród stanie się znowu perłą. Uważam, że to jest sytuacja win-win-win, ponieważ wygrywają na tym mieszkańcy Przelewic, wygrywają na tym pracownicy, wygrywa na tym nasz region, ponieważ będzie miał perłę turystyczną w swoim regionie, która znowu będzie lśnić i błyszczeć i przyciągać turystów, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli zarabiać większe pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To jest sytuacja naprawdę dobra dla nas wszystkich z punktu widzenia, z każdego punktu widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Chojecki, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, ja chciałem zapytać, praktycznie już pisałem interpelację w zakresie przejęcia ogrodu dendrologicznego. W większości dostałem odpowiedź, ale zapytam wprost, czy osoby zatrudnione przy utrzymaniu ogrodu dendrologicznego, czyli będę pytał o tą wąską już ścieżkę utrzymania ogrodu, pracowników, którzy pielęgnują roślinność i drzewostan, jak województwo zachodniopomorskie planuje utrzymać zatrudnienie tym osobom, ponieważ pojawiają się w Przelewicach takie głosy niepewności. Więc prosiłbym o udzielenie odpowiedzi, czy te osoby zatrudnione już w ogrodach, w ogrodzie dendrologicznym, które już jak wiemy dostały wypowiedzenie warunków pracy i płacy, jak województwo zachodniopomorskie będzie chciało ich zatrudnić, skoro rozwiązywana jest ta jednostka, która ich utrzymuje? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie ogólne. Czy województwo zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski już zdążył rozpoznać problem zaplanowanych inwestycji przez dyrekcję ogrodu dendrologicznego? Czyli drugie pytanie jest w kierunku rozpoznania przez nas inwestycji zaplanowanych na przyszłość i które z tych inwestycji są niezbędne do wykonania. To znaczy pytam w tym punkcie drugim o to, czy my mamy już rozpoznany temat, co natychmiast należałoby naprawić,
w budynkach. Mam nadzieję, że to chodzi o budynki. Więc pierwsze pytanie. O zatrudnienie ludzi, którzy już tak naprawdę mają wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Drugie pytanie o inwestycje i które są niezbędne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan marszałek Olgier Gemlewicz, czy będzie chciał na to równocześnie w swojej wypowiedzi odpowiedzieć, czy w formie pisanej ma się zwrócić pan radny? Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, może ja zacznę przed panem marszałkiem, bo byłem na liście. O, przepraszam, ale bo znikł mi pan. Myślałam, że pan się... Bardzo proszę, pan marszałek Olgier Kustosz. Panie marszałku, przepraszam, że tak, ale byłem wcześniej na liście, dlatego sobie pozwoliłem. Pani przewodnicząca, drodzy radni, chciałbym się odnieść tutaj ad vocem do pana radnego Zbigniewa Chojeckiego. Ja troszeczkę więcej wiem na temat tej sytuacji, jeśli chodzi o tutaj rozmowy, bo wiadomo, jestem mieszkańcem Przelewic, jeśli chodzi o jakieś tam swoje rozterki przez pracowników, ale była nasza kadrowa Urzędu Marszałkowskiego pani Huk razem z dyrektorem Berestem i tam tłumaczono wszystkim pracownikom, w jakiej formie ma być przyjęcie ponowne, ponieważ dostali wypowiedzenia i składa się tylko wniosek i przyjmujemy wszystkich. Wszystkim zapewniliśmy pracującym na terenie ogrodu neurologicznego ponowne zatrudnienie ze złożeniem wniosku o przyjęcie do pracy. Także tam wszystko zostało wytłumaczone, pracownicy wszystko wiedzą, także nie wiem skąd takie głosy, może od ludzi, którzy nie byli na tym spotkaniu, ale to te osoby chyba nie pracują w tym ogrodzie. To tak, w formie odpowiedzi na to pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o sprawy remontowe, no to już są dalsze. Jeśli chodzi o sprawy kolekcji, które są w Ogrodzie Botanicznym Przelewice i utrzymaniu ich w odpowiedniej kulturze i po prostu te plany, które botaniczne są. Z panią kierownik Kasią Misiuk tam rozmawialiśmy na miejscu, ale był z nami również na tej komisji pan profesor, prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, którego poprosiliśmy też o ocenę i o taką współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Tutaj z panem marszałkiem zaprosiliśmy pana profesora, który będzie nam pomagał w tym aspekcie. Także uważam, że tutaj, jeśli chodzi o troskę i czy Ogrodu Botanicznego, czy całego zespołu folwarcznego, z całą komisją obeszliśmy, zobaczyliśmy, jakie są problemy. Tutaj pan marszałek wcześniej wypowiadał się, że są pewne dokumentacje już przez gminę wcześniej realizowane, ale przede wszystkim jako radni wojewódcy chcieliśmy od samego początku z taką inicjatywą pan marszałek wyszedł, żeby powstała Rada Społeczna. Właśnie Rada Społeczna złożona z radnych i sejmiku, ale też radnych gminy Przelewice, dlatego że ta subsydialność, nasza współpraca powinna na tym się opierać i przede wszystkim musimy wspólnie razem pewne aspekty, jeśli chodzi o wizję rozwoju tego miejsca. Nie chcemy pomijać mieszkańców, a reprezentantami tych mieszkańców są przede wszystkim radni gminy Przelewice. Rozwój obszarów wiejskich to między innymi upowszechnianie kultury wiejskiej, jej dziedzictwa zarówno materialnego, jak i niematerialnego. W świętej pamięci pan profesor Bogdan Matuławski mówił o tym, że pewne działania wymierzają poza obszar materialny i to uduchowienie właśnie kultury wiejskiej poprzez współpracę naszą jako Urzędu Marszałkowskiego jest jak najbardziej na miejscu i w tym momencie radni Komisji Rolnictwa zapoznali się naprawdę z potencjałem tego terenu i myślę, że jeśli my jako Urząd Marszałkowski dobrze wykorzystamy ten teren, będziemy upowszechniać tą właśnie kulturę, ten rozwój dziedzictwa, tą historię naszą, no gdzie jak nie w takim pięknym miejscu, to się pan marszałek i cała komisja można takie rzeczy realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, jak ja bym mógł jeszcze tylko w uzupełnieniu w stosunku do tych pytań. Więc jeżeli chodzi o te pytania pana radnego Chojeckiego, pan marszałek odpowiedział, my spotkaliśmy się z pracownikami, oni dostali zapewnienie, po to dzisiaj powołujemy, tak naprawdę chcemy powołać jednostkę, żeby oni mieli gdzie złożyć aplikację, my wszystkich pracowników, którzy są tam niezbędni do tego utrzymania obiektu, zatrudnimy, bo to nie jest duża załoga, z drugiej strony tak naprawdę tam duża część w związku z tymi takimi drakońskimi oszczędnościami, tak naprawdę to praca na miejscu wykonywana jest dzisiaj nie tylko tymi pracownikami, ale pracownikami interwencyjnymi z Powiatowego Urzędu Pracy, więc tam na pewno
na pewno to będzie jakiś trzon pewnej kadry, a trzeba będzie myśleć, w jaki sposób zbudować tam zespół na bieżąco monitorujący, opiekujący się tym ogrodem. Ja jestem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem, jeszcze raz to podkreślę, tego również kapitału intelektualnego, który jest tam i w postaci tutaj pana profesora, o którym wspomniał pan Olgier, który został jakby zaproszony, ale również który tam jest na miejscu. To są osoby naprawdę z gigantyczną wiedzą, a też miło pokazać taką naukową, realną naukową w zakresie, długo rozmawialiśmy w zakresie z nimi właśnie w zakresie w ogóle jakby ram prawnych funkcjonowania tego typu badań, w zakresie ich komercjalizacji, w zakresie możliwości i tak dalej. I to jest naprawdę gigantyczny potencjał do wykorzystania do takiego właśnie centrum naukowego, do zbudowania wspólnie z naszą w chwili obecnej, naszym ZUT-em tak naprawdę przede wszystkim prawdopodobnie. Jeżeli chodzi zaś o te inwestycje, no to jak rozmawialiśmy na komisji, no pan wójt przekazał tam dokumentację rzeczoznawcy, który ma działać w celu wyceny tego majątku i my natychmiast się jej przyjrzymy, co jest do wykorzystania, no bo chcielibyśmy, mówię, spróbować jeszcze zmierzyć się z wyzwaniami inwestycyjnymi jeszcze w tej perspektywie, w oparciu o te perspektywy finansowe. No i odpowiadając na ostatnie pytanie dotyczące kwestii finansów. To oczywiście, że to jest, ja nie będę ukrywał, że to nie jest wyzwanie. To jest wyzwanie, tylko tyle, że miejmy świadomość jakby tego, że my w chwili obecnej po prostu najzwyczajniej w świecie tego typu obiekt uważam, że powinniśmy posiadać, bo wszystkie województwa mają w swojej strategii rozwoju, mają w swoim zakresie kompetencji oddziaływanie na obszary wiejskie. My tych obszarów mamy w szczególności dużo na Pomorzu Zachodnim, a tego typu jednostki nie mamy, a większość województw ma. Z różnych przyczyn tego nie mamy, i z historycznych, i z racji tego, że PiS scentralizował wszystkie instytucje, które dotychczas nam pozwalały na tym obszarach wiejskich być aktywnymi. I w związku z tym będzie to na pewno uzupełnienie w takim pewnej wyrwie, która powstała, stworzenie tego typu instytucji, więc to nie jest jakaś żadna fanaberia, tylko normalnie realizacja zadań własnych. A jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to ja bym prosił, żeby nie mieszać w to lotnisko, nie mieszać w tym wszystkim jeszcze pogotowia, no bo ja nie chcę wywołać na pewno dalszej dyskusji, ale to nie ma nic, żadnego związku. Bo jeżeli chodzi o lotnisko, to była kwestia bardzo prosta, tego, że pan Chorała opowiada bajki, a nie robi to, czego do niego należy. W końcu się po 160 dniach od wypowiadanych słów połapał, zmienił prawo i może nareszcie w końcu się doczekamy w ciągu najbliższych tygodni rekompensaty za czas COVID-u. I to było powodem mojej ostrej interwencji, i w którą wtrącił się, nie wiedzieć po co, pan Szpikowski z PPL-u, szczęśliwie nam wczoraj odwołany prezes, nie najlepszy nomen omen. Jeżeli chodzi zaś o pogotowie, to ono jest traktowane przez nas tak jak wszystkie nasze instytucje i nie ma powodu, żeby było traktowane ani wybitnie lepiej, ani wybitnie gorzej, tylko tyle, że no, pan dyrektor też czasami jak słoń w składzie porcelany, jak mu niestety związki zawodowe pisma piszą, no to potem są tego typu konsekwencje i ma oczekiwania, że na walkę z pandemią COVID przeznaczymy na pogotowie więcej pieniędzy niż na wszystkie szpitale w całym województwie przeznaczył rząd i samorząd razem. No to trzeba mieć troszeczkę na ziemię czasami zejść. No pan dyrektor ma tego typu niestety czasami problemy, że się niepotrzebnie wikła w spory polityczne. No i to tyle, ale to nie ma nic wspólnego z żadnymi finansami naszego województwa. My mierzymy siły na zamiary i wiemy, że jesteśmy w stanie to zrealizować. Jeszcze raz powtarzam, w dużej mierze w oparciu o fundusze unijne. Ta kwota, którą sobie tak zadeklarowaliśmy, że zainwestujemy w tej pierwszej perspektywie do roku 2027, to jest 20 milionów złotych. To jest, powiedzmy sobie, wkład własny województwa na poziomie 3 milionów złotych, więc to nie są pieniądze w perspektywie do 2027 roku, to powiedzmy sobie uczciwie, to nie są pieniądze żadne. My dotychczas pomagaliśmy, staraliśmy się pomagać gminie, ale gmina nie była w stanie z tej pomocy korzystać, jak już powiedziałem. Dostała duży grant unijny, nie była w stanie go zrealizować, oddała pieniądze z tego powodu, że nie była w stanie wkładu własnego wygenerować i nie była w stanie organizacyjnie tego spiąć. Więc ja już nie chcę sięgać do historii, bo co było, gdyby. My po prostu dzisiaj mamy konkretną, konstruktywną ofertę dla tak gminy, jak i całego regionu i uważam, że jesteśmy w stanie i na pewno ją zrealizujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Ad vocem pan radny Zbigniew Bogucki, rozumiem, ad vocem do którego głosu, którego z marszałku?
do panów marszałków, i do pana marszałka Geblewicza, i do pana marszałka Kustosza. Proszę. Teraz ad vocem było przed jeszcze wystąpieniem pana marszałka Geblewicza. To już pan wiedział, co powie? No to, pani przewodnicząca, gdyby pani trzymała... Proszę się proszę skoncentrować nad ad vocem do pana marszałka Olgierda Kustosza, bo w ten czas pan się zgłosił. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, gdyby pani trzymała się regulaminu, to bym pewnie zgłosił się drugi raz ad vocem do pana marszałka Geblewicza, ale skoro już się zgłosiłem raz... Gdyby pan się trzymał regulaminu, to by pan wiedział, że ad vocem jest dotyczącym paragraf 17 punkt 8, ad vocem jest przekazywany przez przewodniczącą do sprawy tylko dotyczącej programu w porządku obrad. Bardzo proszę. No dobrze, niech już tak zostanie. Panie marszałku... Napisano... do pana marszałka Geblewicza i do pana marszałka Kustosza łącznie, bo to panowie jesteście najbardziej zaangażowani w tę sprawę. Po pierwsze, padło takie zdanie z ust pana marszałka Geblewicza, że staną jakby zatrudnieni, czy będą mieli zatrudnienie ci pracownicy, którzy są niezbędni do utrzymania obiektu. Ja bym jednak prosił, czy będzie tak, czy jest z państwa strony zapewnienie, że będą wszyscy zatrudnieni, a nie tylko niezbędni do utrzymania tego obiektu, bo ja nie wiem, jakie kryterium niezbędności państwo w tym zakresie przyjmiecie. I chciałbym, jeżeli państwo otwarcie i uczciwe, to chciałbym, żeby to było zapewnienie, że to wszyscy będą pracownicy, którzy dzisiaj są... Panie radny, ja panu odpowiem, bo to jest bardzo krótka odpowiedź, pani przewodnicząca. Za chwilę muszę się przełączyć na inną konferencję. My bierzemy wzorce z najlepszych. My doskonale pamiętamy, jak były tworzone Wody Polskie i kogo wtedy, kto był przejmowany, a kto nie był. Byli przyjmowani ci, którzy są niezbędni, i takie zapewnienie z naszej strony jest. W związku z tym, panie radny, poczyta swojego kolegi Duklanowskiego, jak to było robione, i on panu wszystko opowie. Tak samo. Ale teraz już panowie zaczynają dyskutować. Dziękuję bardzo. Nie, pani przewodnicząca, bo ja tylko chciałem, żeby to było jasne i czytelne, bo ja uważam, że najważniejsze jest czytelne przedstawianie spraw. Są czytelne przedstawianie spraw, są, które są niezbędne. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, nie da mi pan, panie marszałku, do końca rozumieć, że... Panie radny, proszę dokończyć ad vocem, bardzo proszę. Więc już jest jasny komunikat, i to w odpowiedzi również do radnego Kojeckiego, że nie wszyscy pracownicy zostaną przyjęci, bo gdyby tak było, to zgodnie z dobrą regułą, jeżeli wchodzi nowy pracodawca, jest artykuł 23 prim kodeksu pracy, który mówi o tym, że wszyscy pracownicy dotychczasowi, czy to na umowę o pracę, czy zatrudnieni w inny sposób, znajdują... Panie radny, przepraszam, ale tu 23 prym się nie stosuje, bo tu już został, to nie jest przejęcie zakładu, tylko to jest, rozwiązali już umowę o pracę. Z tego, co słyszałam, wszyscy mogą złożyć podanie o pracę. Pan tego nie słyszał? To proszę może odsłuchać jeszcze raz. Proszę. Wyłączył pan swój mikrofon. Ja tylko pani wyłącza. To pan wyłączył sobie mikrofon. Pani przewodnicząca, czy ja mogę chociaż jedno zdanie dokończyć bez włączania się pana marszałka albo pani? To byłbym bardzo wdzięczny. Proszę pana, to niech pan je sformułuje. Zdanie jest krótkie, proszę. Pani cały czas wchodzi mi w słowo. No, pan chce ze mną dyskutować, proszę pana, z tego wynika. Pan chce się wypowiedzieć, ma pan ad vocem. Jest to krótka forma zabrania głosu w stosunku do przedmówcy i proszę z tej definicji korzystać i się wypowiedzieć. Proszę mi w tym nie przeszkadzać. Dziękuję. Więc ad vocem. Czy nie chcecie państwo z tego korzystać? A gdyby pani przewodnicząca miała taką elementarną wiedzę, że wojewoda akurat uchylił tą uchwałę w ramach nadzoru, to nie opowiadałaby pani takich niestworzonych rzeczy jak przed chwilą. Pana, to nie jest ad vocem. Pan teraz w dochodzenno ocenia, jak będzie uchwała dotycząca oceny radnych czy przewodniczącej, to pan będzie miał prawo zabierać taki głos. Teraz mówimy zgodnie z porządkiem obrad o sprawach przelewić. Bardzo proszę się nad tym skoncentrować. Że trudno jest wysłuchiwać prawdę, że nie ma pani racji, krótko mówiąc, że ten zakład został rozwiązany, bo wojewoda uchylił tą uchwałę i pani po prostu najzwyczajniej jako przewodnicząca tego sejmiku nie ma na elementarnej wiedzy w tym temacie. To jest rzecz pierwsza. Elementarz panu zostawiam do uczenia się w wielu innych rzeczach. Słucham pana. Panie radny, trochę kultury, trochę grzecznie do pani przewodniczącej. Dziękuję. No, ja rozumiem, że to jest taka metoda, żeby zakrzyczeć, jeżeli ktoś ma coś istotnego. Proszę pana, ja tylko chciałam panu powiedzieć tak.
bo pana arogancja troszeczkę, że tak powiem, przechodzi w poziom wyższy. Proszę przeczytać uchwałę, nad którą w tej chwili jesteśmy, że tak powiem, pochyleni. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie, nie na przejęcie, tylko nabycie przez województwo zachodniopomorskie od gminy Przelewice nieruchomości w drodze darowizny. Proszę przeczytać i konsekwentnie do tego dyskusję prowadzić. Ad vocem pan miał do pana marszałka Olgierda Kustosza się skończyło. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dalszej dyskusji. Ad vocem się skończyło, proszę pana. Pan Michał Kamiński, bardzo proszę. Pan Michał Kamiński. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni radni, moim zdaniem warto tu powiedzieć też o tym, że z tego co słyszałem, ma nas to kosztować 3 miliony złotych w najbliższym czasie, przejęcie tego parku. Więc ja powiem tak, te 3 miliony złotych można by było wykorzystać na przykład na remont dworca PKP w Kamieniu Pomorskim, na remont drogi wojewódzkiej numer 107, gdzie w tej chwili już droga jest w takim stanie, że prawdopodobnie inspektor powiatowy budowlany ją zamknie, na przykład połączenia szpitala w Gryfitach z kamieniem. Na te cele by można było wydać te 3 miliony złotych. Uważam, że taka decyzja ze strony zarządu jest nierozsądna, a wręcz głupia. Skoro Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa chciał przejąć to, czyli byłoby finansowanie z zewnątrz województwa, trzeba było to brać. A w tej chwili my tu dyskutujemy nad rzeczami dla województwa bardzo niekorzystnymi, a wręcz głupimi. Także prosiłbym radnych, żeby się zastanowili nad decyzją, którą podejmą, bo być może stracimy przez to możliwość finansowania z zewnątrz dla tego ogrodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Jacnewit, proszę. Szanowni Państwo, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko tej uchwale z bardzo jasnych powodów. Po pierwsze, zamiast pozyskiwać pieniądze z zewnątrz, na czym nam generalnie powinno zależeć, czyli z budżetu państwa, robimy inwestycje, czy zamierzamy robić inwestycje w ramach pieniędzy wewnętrznych, czyli pieniędzy wojewódzkich, samorządu województwa. Po drugie, co jest bardzo istotne, pan marszałek i samorząd województwa ani nie ma tego typu działalności w swoich kompetencjach, ani nie ma żadnego większego doświadczenia w tej materii. W związku z tym panowie i państwo w ogóle będziecie się uczyć na czymś, co już funkcjonuje i co powinno być absolutnie prawidłowo zarządzane i wspierane doświadczeniem, a nie być jednostką eksperymentalną. Powołujecie na dobrą sprawę instytucję kultury zamiast jednostki, która kontynuowałaby dotychczasową działalność, a mianowicie ogrodu dendrologicznego. Mamy przykład fantastycznie funkcjonującego w naszym regionie ogrodu dendrologicznego w miejscowości Glinne, która jest prowadzona przez Lasy Państwowe, czyli przez jednostkę centralną z wielkimi doświadczeniami. Ministerstwo Rolnictwa takowe doświadczenia posiada, dlatego że posiada wiele różnego rodzaju jednostek, z którymi współpracuje i którymi zarządza. Powtarzam, samorząd województwa ani nie ma tego w swoich kompetencjach, ani większej wiedzy na ten temat także nie ma. Myślę, że tego typu działania są nieodpowiedzialne i byłyby może nieodpowiedzialne, gdyby nie fakt, że jeden z członków zarządu województwa mieszka w miejscowości Przelewice i stąd całe to państwa działanie ma absolutnie podtekst tylko i wyłącznie personalny, bo, i to jest bardzo ciekawe, w tym regionie akurat Prawo i Sprawiedliwość ma ogromne poparcie, my wygrywamy wszystkie wybory w tym regionie i państwo chcecie sobie zdobyć polityczny przyczółek do działania. Natomiast, co jest też bardzo ciekawe, proszę państwa, generalnie mieszkańcy tej miejscowości są absolutnie przeciwko przejęciu ogrodu dendrologicznego przez samorząd województwa. Ja chciałam powiedzieć, że tak naprawdę wynika to z inicjatywy 6 radnych, którzy złożyli taki wniosek, nawet nie wójta, tylko 6 radnych
Zostało to przegłosowane przez radnych, którzy nie są w ogóle z tej miejscowości w większości i na dobrą sprawę podejmują decyzję na o życiu i losie bardzo wielu ludzi pracujących w tym ogrodzie dendrologicznym i dotychczas naprawdę bardzo odpowiedzialni, z wielkim zaangażowaniem pracujących w tym ogrodzie dendrologicznym, a którzy prawdopodobnie w części przynajmniej zostaną pozbawieni swoich miejsc pracy. Więc ja myślę sobie, że to jest tak, że pan radny Kustosz, marszałek Kustosz, podrzucił takie zgniłe jajo panu marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi, który teraz będzie musiał rozwiązać ten problem. To jest niegrzeczne, mój zopiekiem. I to dobrze. Panie radny. Rozwiązujcie państwo ten problem. Będziemy się oczywiście bardzo mocno przyglądać. Będziemy bardzo mocno państwa z tego rozliczać. Będziemy bardzo mocno to sprawdzać, a państwo będziecie musieli zrobić wszystko tak, aby to prawidłowo funkcjonowało i jednocześnie będziemy za każdym razem, w momencie, kiedy ktokolwiek będzie mówił o tym, że nie ma pieniędzy na to czy na coś innego, przypominać, że znalazły się pieniądze na ogród dendrologiczny, który jest w tych Przelewicach, a nie znajdują się pieniądze na stację pogotowia ratunkowego i na wiele, wiele innych rzeczy, jak na przykład chociażby chodnik w Pyrzycach i różne inne rzeczy, którym państwo odmawiacie racji funkcjonowania, bo twierdzicie, że nie ma pieniędzy. Pan marszałek w bardzo ciekawy sposób zaprezentował tutaj na prezydium zasadę subsydiarności, twierdząc, że to jest tak, że wyższy poziom samorządu, już nie pamiętam jak to było sformowane, ale że wyższy poziom samorządu przejmuje zadania niższego poziomu samorządu. Pan marszałek chyba nie bardzo orientuje się, że nie ma czegoś takiego jak wyższy i niższy samorząd. Samorządy są sobie równoległe, a samorząd województwa ma bardzo określone zadania, które jak widać pan marszałek nie do końca potrafi wypełnić, a przyjmuje następne, które absolutnie nie leżą w jego kompetencjach. Państwo sobie robicie zabawę z tego, szczególnie w tak trudnych i ciężkich czasach. Jeżeli chcecie się bawić, to się bawcie własną decyzją. My państwu absolutnie tego nie umożliwimy, nie będziemy was swoimi głosami w tych wspierać, bo uważamy, że robicie bardzo źle, bardzo niewłaściwie i w dodatku nieetycznie, dlatego że temat był już rozwiązany, a państwo wcinacie się absolutnie w niewłaściwym czasie z niewłaściwymi propozycjami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Artur Nycz. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja dosłownie tylko dwa zdania. Zaintrygowała mnie część wypowiedzi pani przewodniczącej, że decyzja radnych Przelewic została podjęta głosami radnych, którzy nie mieszkają w Przelewicach, chociaż są z gminy. Więc ja rozumiem, że pani przewodnicząca tym samym w pewien sposób wnioskuje, biorąc pod uwagę jakiś ciąg logiczny, że decyzje na sejmiku powinni podjąć radni, którzy mieszkają tylko w Przelewicach, albo przynajmniej z racji tego, że jesteśmy jednostką terytorialnie większą, to może ograniczmy się do radnych będących reprezentujących okręg wyborczy, którym są Przelewice. Ja z największą przyjemnością poprę taki wniosek, tym bardziej, że wszystkie siły polityczne mają swoich przedstawicieli z tego okręgu. O ile dobrze zrozumiałem, myślę, że pani przewodnicząca, to było takie bardzo delikatnie rzecz ujmując, nie fair w stosunku do radnych Przelewic. Taką podjęli decyzję i nie naszą rolą jest dokonywać ocen politycznych, z jakiego powodu taką decyzję radni Przelewic podjęli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan marszałek Olgierd Kustosz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za głos. No wiem, że w tym momencie jestem troszeczkę urażony i uważam, że urodziłem się w Przelewicach, to jest prawda. I chciałbym sprostować panią przewodniczącą. 10 radnych głosowało za przekazaniem urzędowi marszałkowskiemu naszego majątku, naszej gminy. Jeden z radnych głosował za, a drugi był przeciwko. Także to już tak sprostuję, bo jest dwóch radnych z gminy Przelewice samych w 15-osobowej radzie. Także to takie małe sprostowanie. Były dwie oferty. Ja powiedziałem tak na spotkaniach. Państwo, owszem, i tutaj pan przewodniczący Zbigniew Bogucki, byliśmy na spotkaniu razem wspólnie, gdy KOW swoją ofertę przedstawiał i uważam, że państwo też wtedy zabrali głos od razu na temat lotniska, zaczęliście rozmawiać i innych inwestycji naszych wojewódzkich. Uważam, że tam też nie było miejsca do tego, żeby te sprawy poruszać. Powiem tak, Gospodarstwo Rolne Przelewice, kiedy miało w swoich zarządzie
ten folwark, piękny pałac, to wszystko istniało, tętniło życiem. Później, gdy Skarb Państwa to przejął, Agencja Nieruchomości Rolnej, to wszystko zostało zdewastowane. Na nowo Przelewice i mieszkańcy odbudowali ten piękny obiekt, skorzystając ze środków Unii Europejskiej. Był to fajny okres, tylko tyle, że jako gmina sama, mała gmina, nie jest w stanie utrzymywać takiego pięknego obiektu, bo to jest o wymiarach wojewódzkich, nawet krajowych, powiedziałbym, obiekt. Ale powiem teraz, bo to kłamstwa były z ust pani przewodniczącej Jacyny, że mieszkańcy są przeciwni przejęciu przez Urząd Marszałkowski. Wręcz przeciwnie. Ja rozmawiam tutaj, mieszkam i wiem, jakie są sygnały. A na spotkaniu w Domu Kultury w Przelewicach, gdzie było kilkadziesiąt osób, wszyscy, 90% było za tym, żeby przejęło to Urząd Marszałkowski. Także nie wiem, skąd informacje pani przewodnicząca Jacyna, chyba tylko od pani dyrektor Ogrodu Dendrologicznego, która jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ma takie informacje, ale ona nie jest mieszkanką gminy Przelewice, tylko Pyrzyc. Także mieszkała kiedyś u nas, już w tej chwili nie mieszka. Te informacje proszę weryfikować u mieszkańców. Ja jestem ich reprezentantem na terenie gminy Przelewice też, w województwie zachodniopomorskim. I wstyd mi, że słucham takich różnych tutaj insynuacji pod moim adresem, bo jestem radnym wojewódzkim, dbam o przede wszystkim tak samo o wszystkich mieszkańców w województwie zachodniopomorskim, ale memu sercu bliska jest gmina Przelewice i powiem szczerze, nie wstydzę się, skąd jestem. Jestem z terenu popegeerowskiego i będę stawał murem za tymi ludźmi, a przede wszystkim radnymi, którzy naprawdę w tej kadencji jest wielu młodych radnych i ta przyszłość widać w rękach tych młodych radnych gminy Przelewice jest twardo trzymana, o czym się Państwo z Prawa i Sprawiedliwości przekonaliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Zbigniew Bogucki. Do czyjej wypowiedzi, panie radny? Do wypowiedzi pana marszałka Kustosza. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie marszałku, mimo mojej sympatii do pana, to trzeba stanąć w prawdzie w tej sprawie. A prawda wygląda w ten sposób, że pana kolega partyjny, czyli pan już wcześniejszy pan marszałek Rzepa, nie chciał w tej sprawie nic zrobić, bo nie miał tam, krótko mówiąc, interesu politycznego, bo pan stamtąd podchodzi. I to nie jest za zarzut dla pana, bo zarząd województwa dzisiaj nie ma w tej dyskusji już pana marszałka Geblewicza, ale który tak ładnie mówił o tym, że województwo powinno mieć taki ośrodek, że powinno działać również na tej kanwie, chociaż nie jest to, jak my już mówiliśmy, zadanie województwa, tylko dlatego, że dzisiaj pan jest członkiem zarządu województwa. Ta sprawa stanęła, można powiedzieć, na wokandzie zarządu i jest dzisiaj forsowana przez zarząd, bo tak jak mówię, ta sytuacja, w której wszyscy trudni jesteśmy, to jest najgorszy czas, żeby podejmować tego rodzaju decyzje i pan, panie marszałku, ma również tę świadomość. I pewnie zakończy się niestety tak. I dzisiaj mówię jakby w pamięci, że za pół roku, może za dwa, państwo powiecie, że Skarb Państwa, czy budżet państwa, czy rząd nie dopłaca do ogrodów w Przelewicach i będziecie mówili, no skąd mamy wziąć te pieniądze, przecież trzeba dopłacić, przecież państwo powinno się w to angażować. Tylko dzisiaj to państwo nie pozwalacie, aby dobry ośrodek będący częścią pewnej większej całości, panie marszałku, był również, jak pan podkreśla, na tym. I tam była naprawdę szeroka wizja, nie tylko wojewódzka, ale budowania pewnych ośrodków kultury wiejskiej, dziedzictwa wsi. I jednym z tych najważniejszych punktów na mapie Polski, w tej koncepcji, którą przedstawiał ówczesny wiceminister rolnictwa, były Przelewice. Moim zdaniem nie było lepszej propozycji, nie było lepszego rozwiązania. Uparliście się państwo, przegłosujecie to. Tylko prawda jest taka, że za jakiś czas ktoś znowu powie, nie warto wracać do historii, rok temu, co było dwa lata temu i powiecie, niech państwo, niech rząd dopłaci do tej instytucji kultury, bo to obowiązek jest rządu. I jestem dzisiaj, idę o zakład, że tak będzie, prędzej czy później. Czy ja będę jeszcze rady, dziękujemy bardzo, bo pana nie słychać już, nie wytrzymuje mikrofon. Ad vocem pan Michał Kamiński, bardzo proszę. Dzień dobry, panie marszałku, pan powiedział, że reprezentuje pan Przelewice.
Ja to rozumiem, ale jako członek zarządu i marszałek województwa reprezentuje pan w tej chwili całe województwo zachodniopomorskie, nie tylko Przelewice. Także bym prosił, żeby pan przemyślał swoją decyzję, bo być może będzie to taka decyzja, która spowoduje to, że ten po prostu park dendrologiczny za jakiś czas przestanie istnieć. Także proszę się jeszcze zastanowić, póki pan nie podjął ostatecznej decyzji, czy warto jest narażać województwo zachodniopomorskie na takie wydanie takiej kwoty i być może skazać na porażkę całą inwestycję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Zbigniew Chojecki, proszę. Pani przewodnicząca, szanowni radni, ja chciałem tak bardzo krótko ad vocem do słów pani Jacyny Witt, radnej, i wesprzeć trochę Olgierda Kustosza. Szanowni państwo, mieszkam 33 km od Przelewic. Oczywiście, że w sposób szczególny pielęgnuję ten rejon i rozmawiam z mieszkańcami. Co więcej, chciałbym wesprzeć Olgierda Kustosza w tym twierdzeniu, że mieszkańcy wręcz oczekują naszej decyzji, aby przejąć to pod nasze władanie parku dendrologicznego i zaniedbanych już budynków, pałac i zabudowa folwarczna. Co więcej, mieszkańcy upatrują w naszej decyzji bardzo mocny i szybki rozwój Centrum Kultury, który będzie w kierunku wzmocnienia obszarów wiejskich. Co więcej, mieszkańcy idą nawet dalej w swych marzeniach, które idą w kierunku takim, że skoro utworzymy w Przelewicach Centrum Kultury Rozwoju Obszarów Wiejskich, to wówczas mieszkańcy pragną, aby to centrum komunikować ścieżkami pieszo-rowerowymi. Wiadomym jest, że od wielu lat radni i też mieszkańcy proszą się, a nawet nie mogą wygospodarować pieniędzy budżetowych z gminy Przelewice, aby połączyć ten piękny park dendrologiczny z utworzoną już ścieżką, która prowadzi z Pyrzyc do Brzeska. Tym naszym ruchem radni gminy Przelewice i mieszkańcy wręcz marzą o tym, aby połączyć Przelewice ze ścieżką do Pyrzyc i już z utworzoną ścieżką, która jest budowana od morza aż do Siekierek, czyli połączyć to w kierunku do tej ścieżki Przychoszcznie. Ja popieram zdanie Olgierda Kustosza, że mieszkańcy wręcz marzą i czekają na naszą decyzję. Przecież wszyscy wiemy, że tym ruchem spowodujemy bardzo mocny rozwój tak biednej gminy. Tak naprawdę obserwuję ten rejon wokół, która gmina jest, która mogłaby pretendować do takiego zacnego centrum kultury. Nie widzę takiego miejsca. Park dendrologiczny jest idealnym miejscem. I po raz chyba czwarty powtórzę, że mieszkańcy aż marzą, żeby to się stało w tym miejscu w Przelewicach, takim centrum kultury krzewienia rozwoju obszarów wiejskich. Ja oczywiście kibicuję, aby nam się udało to przejąć, skomunikować to miejsce. Chętnie przyjadę tam rowerem z Myśliborza do Przelewic. Myślę, że tak, będzie właśnie kierunek działań następny taki, aby skomunikować to miejsce chociażby ścieżką rowerową. Kibicuję, panie Olgierdzie, popieram pana stanowisko, że mieszkańcy według mnie marzą o tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pani Małgorzata Jacyna Witt, proszę. Tak, proszę państwa, ja ad vocem do pani przewodniczącej. Pani przewodnicząca, proszę przeczytać sobie ustawę o samorządzie województwa i tam jest jasno napisane, że pani ma zorganizować pracę sejmiku i prowadzić posiedzenie sejmiku. Natomiast nie ma nic wspomniane o tym, aby pani komentowała słowa poszczególnych radnych i dyskutowała z radnymi, jeśli chodzi o sprawy merytoryczne. W związku z tym i oceniała wypowiedzi tych radnych. Myślę, że pani przewodnicząca w ostatnim czasie bardzo mocno i za daleko zapędziła się w ocenie i w komentowaniu słów pana radnego Zbigniewa Boguckiego, radnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, człowieka, który ma wielką wiedzę, wielkie doświadczenie i któremu naprawdę leży na serce dobro publiczne. Radziłabym się mocno zastanowić nad swoim zachowaniem i troszeczkę przystopować, pani przewodnicząca, bo pani arogancja przekracza już wszelkie granice.
Dziękuję bardzo. Myślę, że granice jeszcze za daleko są do przekroczenia. Paragraf 17 pani przedstawiam, regulaminu naszego. Chciałam powiedzieć, że oprócz zapisów ustawowych, które przekazują rolę przewodniczącej, nie zostałam ubezwłasnowolniona jako radna. W związku z tym mam prawo zabierać głos i jako człowiek. Sprawa druga, akurat gdybym brała przykład z góry, chciałam pani powiedzieć, że właśnie między innymi tą swoją rolę wypełniam, bo pani może brać udział w sesji. A teraz chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że gdybym brała przykład z marszałków Sejmu i wicemarszałka, to państwo byście w ramach, że tak powiem, ad vocem mieli jedną minutową przerwę. Ale ja się zacznę uczyć. Faktycznie ma pan rację, bo to jest modne nawet. Uczyć, cały czas się uczyć. To już prawie jako... Ad vocem pan Wojciech Dorzynkiewicz. Bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, ja chciałbym się zgodzić z panią radną Jacyną Wit, bo nie ma co merytorycznie komentować merytorycznych wypowiedzi radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo takowych nie ma. W tym nie ma w ogóle merytoryki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zakończyliśmy dyskusję, bo nikt się więcej nie zgłosił. Przedmiot został bardzo dokładnie omówiony. W związku z tym przechodzimy do wyrażenia swojej opinii w postaci głosowania. Rozpoczynamy głosowanie. Proszę, i kto za... jest z państwa za wyrażeniem zgody na nabycie przez województwo zachodniopomorskie od gminy Przelewice nieruchomości w drodze darowizny. Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? 19 głosów jest za, 6 przeciw, przy 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Z tą uchwałą ma związek następny projekt uchwały powołujący akt utworzenia Instytucji Kultury Ogrody Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Jest to druk 247/1/20. Otrzymaliście państwo do tego wczoraj autopoprawkę zarządu, czyli drugą jak gdyby wersję załącznika do projektu uchwały. I chciałabym spytać, czy ktoś z państwa z zarządu, pan marszałek, któryś z panów marszałków chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę, proszę państwa. Projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie 5 komisji. Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych, Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Rozwoju, Promocji i Współpracy, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Oświaty, Kultury i Sportu. Czy przewodniczący komisji chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Czy szefowie klubów, pani Małgorzata Jacyna Wit, bardzo proszę. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko temu projektowi uchwały, dlatego że to jest złe działanie samorządu województwa. My to wykazaliśmy w poprzedniej dyskusji. Proszę państwa, państwa chaotyczne działanie i tworzenie instytucji kultury na kolanie niestety, ale skutkowało tym, że w ostatniej chwili dopisaliście kwestię funkcjonowania ogrodu dendrologicznego do tej uchwały. Wcześniej to miała być tylko i wyłącznie instytucja kultury. Państwo chcecie przekształcić świetnie funkcjonujący... Panie radny Dorzynkiewicz, proszę nie włączać się w trakcie wypowiadania. Państwo chcecie przekształcić ogród dendrologiczny w, powiedziałabym, miejsce pracy dla różnego rodzaju osób związanych z koalicją rządzącą, zamiast w dalszym ciągu kontynuować te działanie, które jest dla ogrodu dendrologicznego najważniejsze. Panie radny, bardzo proszę wyłączyć sobie mikrofon, jeżeli nie może się pan powstrzymać. Państwo niszczycie markę ogrodu dendrologicznego, dlatego że sam fakt nazwy, już zmiany nazwy jest niszczeniem marki. Wszędzie w naszym regionie, ale nie tylko w Polsce, ogród dendrologiczny w Przelewicach jest znany jako ogród dendrologiczny, a nie
twór, który Państwo próbujecie w tej chwili powołać, jest to działanie absolutnie niezgodne z interesem ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, stąd na pewno będziemy głosowali przeciwko, bo uważamy, że Państwa działanie jest po prostu nieodpowiedzialne. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Bogucki, proszę. Pani przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, Zarządzie Województwa. Jeszcze kontynuując ten wątek, który pani przewodnicząca Małgorzata Jacyna-Wid rozpoczęła, ta zmiana też jest Państwu potrzebna, bo tak naprawdę gdyby nie ta zmiana formuły, czyli stworzenia instytucji kultury, właściwie nie byłoby już w ogóle możliwości takich formalno-prawnych i takich, które by dały jakieś logiczne uzasadnienie przejmowania dla tego ogrodu, gdyby nie stworzyć z tego takiego pewnego wytrycha, który Państwo próbujecie zrobić, a więc nazwać to instytucją kultury, chociaż każdy, kto wie i widzi to miejsce, to jest przede wszystkim ogród dendrologiczny, przede wszystkim. I oprócz tego, co już było powiedziane, że to jest swego rodzaju marka, nie tylko w regionie, ale w Polsce i ona zostanie, można powiedzieć, razem z tą nazwą w jakiś sposób zagrzebana, to z drugiej strony Państwo pod przykrywką tej instytucji kultury chcecie prowadzić ten ogród dendrologiczny. Ja mam tutaj wątpliwości, czy ten ogród dendrologiczny będzie prowadzony dobrze, jeżeli to ma być instytucja kultury. To czas pokaże, zobaczymy. Natomiast jeszcze wracając, bo te dwie uchwały ze sobą się bardzo mocno, właściwie nierozerwalnie wiążą, to trzeba, musicie Państwo mieć tę świadomość, a nie wszyscy tę świadomość mają, jak słyszeliśmy, że wojewoda uchylił jedną z uchwał podjętych w ramach nadzoru przez radnych w Przelewicach i dzisiaj tej uchwały w obrocie prawnym nie ma. Więc ten zakład budżetowy funkcjonuje. I teraz to też jest, kieruję te słowa przede wszystkim do pana marszałka Olgierda Kustosza, bo już dzisiaj jest wiadomo z tych słów pana marszałka Geblewicza, że ci pracownicy, którzy są tam zatrudnieni w tej instytucji kultury, jak to państwo ujęliście czy nazwaliście, wszyscy zatrudnienia nie znajdą. Być może znajdą inni, o których mówiła Małgorzata Jacyna-Wid i pewnie tak się stanie, ale ci pracownicy, którzy dzisiaj tam pracują, i nie mówię już o kierownictwie, bo to jest rzecz jakby oczywista, że prawo nowego właściciela do ustanawiania swojego zarządu, swojego kierownictwa i tak dalej, ale ci zwykli pracownicy, którzy tam pracują często od wielu, wielu lat za najniższe pensje, bo my na tym spotkaniu byliśmy i w te głosy się wsłuchiwaliśmy, oni również dzisiaj nie mają pewności, czy zostaną zatrudnieni, bo nikt nie chce ich w ramach takiej dobrej praktyki przejmowania pracowników na podstawie kodeksu pracy przejąć i zapewnić im zatrudnienie. Myślę, że to o tym też Państwo powinniście pamiętać, a ja nie wiem, jak zachowają się radni, którzy będą głosować, którzy będą musieli głosować po raz kolejny w sprawie tej uchwały, którą uchylił wojewoda w ramach nadzoru, czy ona będzie zaskarżona, czy już jest zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy też nie. No to jest wszystko kwestia czasu, natomiast dzisiaj tej uchwały w obrocie prawnym nie ma i o tym też Państwo powinniście wiedzieć. Ona, żeby oddać sprawiedliwość, ona bezpośrednio w sposób, nie jest tak, że ona nie pozwala nam procedować nad tymi dwoma uchwałami, ja tego nie powiem. Ja tylko mówię o tym, że sytuacja nie jest wyjaśniona do końca, sytuacja jest zawiła, a dzisiaj Państwo już jedną decyzję podjęliście, za chwilę podejmiecie pewnie drugą decyzję o tworzeniu instytucji kultury, sytuacji, kiedy nie ma wyjaśnionych wszystkich spraw związanych z ogrodem dendrologicznym i to wszystko smutne. Ja tylko wrócę, moim zdaniem jest to kwestia działania politycznego. Był pan marszałek Rzepa, nie miał woli wzmacniać ogrodu w Przelewicach, a w konsekwencji nie miał woli wzmacniać również pana marszałka Kustosza. Sytuacja się zmieniła, dzisiaj marszałkiem jest pan marszałek Olgierd Kustosz. No i stąd ta zmiana, że w 2015 roku nikt tego z Państwa ogrodu nie chciał, a wtedy przypomnę w odpowiedzi do jednego z radnych, że radni się może zmienili, ale marszałek jest cały czas ten sam. I wtedy pan marszałek Geblewicz nie widział potrzeby przejmowania i budowania tam instytucji kultury, dziedzictwa wsi, czy też ogrodu dendrologicznego. No a dzisiaj z tych powodów politycznych, stricte politycznych, to trzeba jasno powiedzieć, widzi. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Artur Nycz pojawił się, tak? Dziękuję pani przewodnicząca.
Pani Przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, ja bym chciał dosłownie w kilku zdaniach. Po pierwsze, całą tą część mojego szanownego przedmówcy dotyczącą powodów przejęcia czy podejmowania takiej decyzji z powodzeniem można odnieść również do powodów, z jakich chciał KOWR przejąć ogród dendrologiczny. W zasadzie nie będę tutaj jakby się odnosił, ale to szanowny kolego, gdyby w miejsce twojej wypowiedzi zamiast zarząd województwa wprowadzić KOWR, byłoby to tak samo prawdziwe i prawidłowe. To jakby pierwsza część. Druga część mieliśmy, to znaczy jeżeli podejmujemy decyzję dotyczącą przejęcia ogrodu dendrologicznego, to tej instytucji trzeba nadać ramy prawne. I to nie jest nasza chęć czy niechęć, tylko to jest obowiązek. Ta instytucja musi działać w ramach określonych ram prawnych, w ramach określonego statutu i tyle. I gdyby przejmował KOWR, ogród dendrologiczny, to również musiałby podjąć taką decyzję, w jakich ramach prawnych, musiałby nadać jakieś ramy prawne tejżeż instytucji. Nie zgadzam się z szanownym przedmówcą, ale też i pani przewodnicząca Jacynowicz chyba o tym mówiła, że ogród dendrologiczny ma funkcjonować jako ogród dendrologiczny. Czyli co? Ja nie znam takiej instytucji prawnej jak ogród dendrologiczny. To musiałaby być fundacja, stowarzyszenie, w tej chwili jest zakład budżetowy, będzie instytucja kultury. Jest to spójne z tym, co zarząd województwa przedstawił ze strategią, jaką ma, czy też rolą, jaką ma pełnić w przyszłości ogród dendrologiczny. I odnosząc się tutaj też jeszcze w kilku słowach tylko do tej części wypowiedzi dotyczących pracowników. Ja zapoznałem się również na spotkaniu z radnymi Przelewic, tym, które się odbywało w sejmiku, z porozumieniem, jakie przygotował KOWR dotyczący przejęcia. I tam gwarancji zatrudnienia pracowników nie było żadnych. Więc myślę, że tutaj jakby przeciwstawianie KOWR-u, czy też propozycji KOWR-u z jednej strony, a z drugiej strony zarządu województwa, no pod każdym względem, pod względem zabezpieczenia pracowników obecnych, pod względem możliwości inwestycyjnych, pod względem przyszłości i wykorzystania tego ogrodu dendrologicznego, ta propozycja KOWR-u, która była w tym porozumieniu zawarta, ma się nijak do propozycji samorządu województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Zbigniew Bogucki. Rozumiem do wypowiedzi pana... radnego Nycza, pana przewodniczącego. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, no nie mogę się zgodzić z tym, że można tak w bardzo prosty sposób podstawić pod moją wypowiedź tam, gdzie mówiłem o zarządzie województwa, słowo KOWR wyjdzie na to samo. No nie wyjdzie, panie radny, a to z bardzo prostego powodu. Dlatego, że to wójt gminy, radni, gmina Przelewice w grudniu ubiegłego roku zwrócili się do Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR. Stamtąd poszła inicjatywa po tym, jak kilkukrotnie odbili się od Urzędu Marszałkowskiego w latach 2015, 2017 i tak dalej. Więc to nie było tak, że Skarb Państwa, KOWR chciał przejąć to i robił jakieś naciski po to, żeby zrobić jakiś skok na ogród dendrologiczny. Wręcz przeciwnie. To gmina po tym, jak bezskutecznie próbowała uzyskać pomoc w zarządzie województwa, wreszcie zwróciła się do rządu, do Skarbu Państwa i wtedy rząd, trwały negocjacje od grudnia do sierpnia, wypracował stosowne porozumienia, pomysł na to, co robić. Więc nie można takiej analogii czy takiej paraboli przeprowadzić, że to jest to samo. No nie jest to samo. I dopiero kiedy pojawił się KOWR, kiedy pojawiło się Ministerstwo Rolnictwa, nagle zarząd województwa po pięcioletnim, długim, zimowym śnie obudził się i wszedł w tą sprawę. Więc to jest zasadnicza różnica. Zasadnicza. I ja w przeciwieństwie do pana, panie przewodniczący, byłem również, to co już żeśmy podkreślali, z panem marszałkiem Kustoszem na tym spotkaniu i to porozumienie było pewną propozycją, która była przedstawiona przez KOWR
I tam też była mowa chociażby o takich bardzo, bardzo można powiedzieć z punktu widzenia całego przyjęcia nieistotnych szczegółach, chociażby jak bezpłatnym wstępie mieszkańców przelewić do ogrodu. Ona też się znalazła, jak rozumiem, teraz w tej propozycji województwa, ale te szczegóły były ustalane. Była też mowa o pracownikach i była też mowa o przyjęciu tych pracowników. To porozumienie, które było parafowane, ono miało być jeszcze dopracowane. Włączył się zarząd województwa, więc mamy to, co mamy. Więc to tak gwoli ścisłości, wyjaśnienia i takiego rzetelnego ad vocem do tego, co pan przewodniczący, pan Artur Mycz powiedział. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Wojciech Dorzynkiewicz, proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, ja tylko przypomnę, że ten punkt dotyczy utworzenia Centrum Kultury de facto, tak, Instytucji Kultury Ogrodu, a nie tego i całe wystąpienie pana Bogutkiego było kompletnie nie na temat, więc prosiłbym, żebyśmy my jakąś kulturę dyskusji tutaj prowadzili i mam nadzieję, że pana radnego Bogutkiego, pan poseł Rzepa pozwie o zniesławienie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Michał Kamiński, bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Wydanie 3 milionów złotych w czasie epidemii na administrowanie czegoś w kolejnych latach jest ekonomicznie nieuzasadnione dla całego województwa. Dworce PKP, drogi wojewódzkie, a w pierwszej kolejności myślę, że szpitale. Tam powinny trafić właśnie te pieniądze, które chcecie wydać. Także Szanowni Radni, pomyślcie jeszcze raz nad tym, bo sprawa naprawdę jest poważna. Dziękuję bardzo. Pan marszałek Stanisław Wziątek, bardzo proszę. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, ja mam wrażenie, że Państwo radni z Prawa i Sprawiedliwości myślą kategoriami, które są bardzo ograniczone. Niestety myślicie Państwo o tym w kategoriach takich, żeby koncentrować się na tym, kto ma prowadzić instytucje, a nie na tym, co zrobić, żeby ogród dendrologiczny, ten potencjał, który on prezentuje, był jak najlepiej wykorzystany, aby dawał szansę rozwoju i dla gminy, i dla całego regionu. Bo jeśli się na tym Państwo skoncentrujecie, to nie będziecie mówić o tym, kto go prowadzi, czy KOWR, czy samorząd województwa, tylko o tym, co zrobić, skąd pozyskać środki, jakie wprowadzić nowe możliwości prowadzenia działalności, aby ten potencjał był jeszcze szerzej i pełniej wykorzystany. Ja wiem, że to jest bolesne, ponieważ okazuje się, że te dwie oferty, które zostały przedstawione, były na stole, a decyzja podlegała Radzie. To Rada podejmowała decyzję. I nikt z nas nie jest w stanie dokonywać w tej chwili sądu w tej kwestii, ponieważ samorząd gminny jest samostanowiący. To on sam podejmuje decyzję o sobie. Jeśli większością głosów dokonali takiego wyboru, to trudno mieć pretensje i do nich, i do nas, że nie wybrano oferty KOWR-u, tylko ofertę samorządu województwa. Do nas nie można mieć pretensji, bo my zrobiliśmy wszystko, żeby realizować politykę samorządu województwa. A teraz to, co dotyczy kwestii związanej z powołaniem instytucji kultury, jest stworzeniem narzędzi działania. Bo jeśli przejmujemy majątek, to oczywistym jest to, że musi mieć instytucję, która będzie miała szersze możliwości, bo od początku zakładaliśmy, że te możliwości muszą być szersze. Muszą obejmować nie tylko prowadzenie samego ogrodu dendrologicznego, co jest oczywiste i co będzie zawsze tą marką samą w sobie, ale także edukacji ekologicznej, ale także Centrum Kultury Wsi, pokazywania potencjału integrowania środowiska wiejskiego. To dlatego musi być to taka instytucja, która będzie pojemna i będzie obejmowała znacznie większe i szersze spektrum działania. Innym aspektem jest kwestia dotycząca rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody zachodniopomorskiego. Drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, ja byłem wojewodą zachodniopomorskim i wiem, że wojewoda nie ma prawa dokonywać oceny merytorycznej decyzji samorządu. I w tej kwestii nie dokonywał wojewoda oceny merytorycznej, tylko dokonał oceny zgodności z prawem tylko w jednym aspekcie. W aspekcie dotyczącym faktu, że nie została uchwała podjęta przez Radę, nie została skonsultowana ze związkami zawodowymi. Ale jeżeli weźmiecie Państwo pod uwagę intencje i gminy, i naszą w tym zakresie, to ona była znacznie szersza.
bo naszą intencją było to, żeby spotkać się ze wszystkimi pracownikami, a nie tylko członkami związków zawodowych, które zostały stworzone w ostatnim okresie, właściwie wtedy, kiedy pojawiły się zagrożenia związane z przekazaniem ogrodu w inne ręce. Kto inny będzie ten ogród prowadził. I naszą intencją było to, żeby powiedzieć każdemu z pracowników, co chcemy zrobić, jakie chcemy wprowadzić działania, także gwarantujące im pracę. Więc z punktu widzenia merytorycznego nie ma żadnych wątpliwości, że intencje i gminy, i nasze były jak najbardziej czyste i jak najbardziej właściwe. Oczywiście formalnie gmina podejmie teraz kolejną uchwałę albo zaskarży tą wojewody. Z tego co wiem, chyba to zaskarżenie już się pojawiło, ponieważ zagrożenia dotyczącego tego, co jest sednem sprawy, absolutnie nie było. Ja jestem przekonany, że wszystko to, co w tej chwili robimy, będzie dobrze służyło województwu i rozwojowi całego regionu. Dziękuję bardzo, panie marszałku. I teraz rozpoczynają się głosy ad vocem. Pan Zbigniew Bogucki był pierwszy. Proszę. Pani przewodnicząca, a ja oczywiście do mojego przedmówcy, do pana marszałka. Panie marszałku, no właśnie mówimy o tej istocie również sprawy. Bo istotą tej sprawy jest to, że w momencie, kiedy KOWR po ponad pół roku prac, wspólnych rozmów, spotkań, wymiany korespondencji i przemyślanej strategii na to, co robić z ogrodem, przedstawił kilkudziesięciostronicową propozycję i była prezentacja trwająca grubo ponad godzinę, chyba około półtorej godziny, prezentacja, co KOWR w ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi chce tam zrobić. I taka była propozycja ze strony KOWR-u, ze strony, mówiąc szerzej, Ministerstwa Rolnictwa. W tym samym czasie, czy dzień wcześniej, z państwa strony, na rękę pana marszałka Gemlewicza, przyszła propozycja na półtorej strony. Jeżeli mówimy o tym, kto w jaki sposób przygotowywał się, jak widział tą istotę, o której pan marszałek Wziątek przed chwilą mówił, no to najlepiej obrazuje, że ktoś przygotowuje się do pewnej rzeczy przez pół roku w porozumieniu z samorządem, a ktoś przysyła półtora stronicowe pismo. Więc ja myślę, że to pozostawiam to ocenie tych, którzy gdzieś dzisiaj tę sesję słuchają, ale myślę, że jednak ta pierwsza propozycja była propozycją właśnie wypracowaną i przemyślaną. Ja jestem ostatni. My nie mamy żadnych instrumentów oczywiście, nie mamy żadnych instrumentów, żeby wpływać, przynajmniej ja takich instrumentów nie mam, żeby wpływać na radnych z Przelewic. Oczywiście oni podjęli swoją suwerenną, autonomiczną decyzję. No właśnie. Czy z nią zgadzamy, czy my się nie zgadzamy? Ja ją oceniam bardzo negatywnie, ale to też mam do tego prawo. Ja uważam, że to jest bardzo zła decyzja. Więc nie chciałbym, żebyśmy szli w takim kierunku, jak kiedyś mówiono, że nie komentujemy na przykład wyroków sądowych, a dzisiaj mamy nie komentować decyzji podejmowanych przez inne samorządy. To jest decyzja zła, że to jest decyzja fatalna. I ją tak komentuję, tak ją oceniam. Czas pokaże, kto miał rację, czy państwo, czy my mieliśmy rację. Natomiast mówienie, że nie można w ogóle o tym mówić, no uważam, jest nadużyć, panie marszałku. I trzecia rzecz, oczywiście ma pan rację, jeżeli chodzi o kwestię tego, w którym momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o nadzór wojewody i uchylenie tej uchwały. Natomiast faktem jest, że tej uchwały dzisiaj w obrocie prawnym nie ma i to musi pan przyznać. Jeżeli nawet, nie wiem, czy będzie taka sytuacja jak w przypadku szpitala w Zdunowie, że mimo, że było zaskarżenie, które zostało ostatecznie przegrane. Panie przewodniczący, to jest kompletnie nie na temat. Nie na temat tej uchwały pan radny mówi. Przepraszam, niech dokończy już zdanie pan radny Zbigniew Bogucki, panie Dorzymkiewicz. Dziękuję pani przewodnicząca. Tak. Dziękuję. Widzę, że z wnioskiem. Dziękuję. Aha, czy pan już dokończył? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z wnioskiem formalnym pani Elżbieta Kozłowska, tak? Bardzo proszę. Pani radna Elżbieta Kozłowska. Mikrofon włączyć. Proszę mikrofon włączyć. W lewym dolnym rogu włączamy mikrofon. To ja może pomogę pani Eli Kozłowskiej, bo mamy ten sam wniosek formalny. Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania, pani przewodnicząca.
Zaraz, to jest wniosek pani Eli Kozłowskiej, pani Ela Kozłowska jest ubezwłasnowolniona. To jest nasz wspólny wniosek. Państwo dzisiaj macie problemy techniczne. Drugi w kolejności z wnioskiem formalnym, pan Wojciech Dorzynkiewicz. Bardzo tak, proszę. Mój wniosek formalny brzmi, żebyśmy zamknęli dyskusję i przeszli do głosowania w tym momencie. Cenzureczka. Proszę państwa, kto z państwa jest za zamknięciem dyskusji? Chyba są głosy, które już się zgłosiły, to chyba tak nie można. Tak, będą. Oczywiście, że tak może być. Będą te. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Za zamknięciem dyskusji jest 18 osób, przeciw 5, jedna osoba się wstrzymała. Dyskusję zamykamy, ale do głosu jeszcze ad vocem było, przepraszam, powróćcie mi państwo z tą informacją, kto był. Ad vocem jeszcze była pani Małgorzata Jacyna-Witt, pan Michał Kamiński, pan marszałek Olgierd Kustosz i pan Artur Nycz. Bardzo proszę, w kolejności ad vocem najpierw. Pani Małgorzata Jacyna-Witt. Ad vocem do pana marszałka Wziątka. Panie marszałku, oczywiście możemy negatywnie oceniać decyzje radnych z Przelewic, bo mamy do tego prawo, ale ja nie oceniam nie tyle decyzje radnych z Przelewic, ile decyzje zarządu województwa zachodniopomorskiego, bo my w tej chwili jesteśmy w sejmiku województwa zachodniopomorskiego i to państwo zupełnie bezsensownie wystąpiliście z wnioskiem o przejęcie ogrodu, powtarzam cały czas, ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, czyli wystąpiliście z absolutnie niezasadną ofertą ze względu po pierwsze na finanse województwa, po drugie na doświadczenie samorządu województwa zachodniopomorskiego i po trzecie na kompetencje samorządu województwa zachodniopomorskiego. To, że radni Przelewic podjęli bezsensowną decyzję, to jest jedno, ale to, że państwo w ogóle wystąpiliście z takim wnioskiem, to jest najistotniejsze. Ten wniosek jest absolutnie niezasadny z punktu widzenia interesu województwa zachodniopomorskiego. My się nie zastanawiamy w tej chwili nad interesami gminy Przelewice, bo nie jesteśmy jednostką zwierzchnią w stosunku do jakiejkolwiek gminy w naszym województwie. Jesteśmy jednostkami równorzędnymi. Samorząd województwa jest równorzędny z samorządem gminy, tyle tylko, że ma inne zadania. Nie jest w żaden sposób nadzorującym działania gminy. W związku z tym gmina może sobie decydować, o czym chce i jak chce. Ale samorząd województwa i państwo jako zarząd województwa powinniście pilnować interesów naszego samorządu województwa i realizować te zadania, które macie w swoich kompetencjach. A państwo wychodzicie ponad to i rezygnujecie z pieniędzy zewnętrznych, czyli de facto działacie na niekorzyść samorządu województwa, nie na niekorzyść Adwocem do wypowiedzi, pana marszałka. Bardzo proszę. Ja odnoszę się absolutnie do słów pana marszałka Wziątka, bo pan marszałek Wziątek próbuje nam tutaj wmówić, że de facto jest to decyzja radnych Przelewic. Nie, to jest decyzja radnych sejmików w tej chwili, proszę państwa. Inicjatywa zarządu województwa i decyzja radnych sejmiku. To państwo bierzecie to na swoją odpowiedzialność i to pan marszałek Wziątek z innymi członkami zarządu bierze to teraz na swoją odpowiedzialność, a my głosując przeciwko twierdzimy, że nie macie państwo racji i że wasza decyzja jest decyzją błędną. Nie oczekujcie od nas, że my to weźmiemy w tej chwili na siebie. Nie. Dziękujemy bardzo. To państwo bierzecie na siebie tę odpowiedzialność. Niech pan marszałek sobie to raz na zawsze na przyszłość uświadomi, bo my będziemy... Panie marszałku, proszę to spróbować udźwignąć. Następnym ad vocem jest pan Michał Kamiński. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Dzień dobry. Jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry panu, tak.
Ja chciałem zwrócić uwagę na jedno. No Wojtek co chwilę przerywa wypowiedzi wszystkich. Nie może tak być, że mamy sesję zdalnie, ona jest utrudniona, jest tu ciężko się przez to mówi, są jakieś zakłócenia, a co chwilę Wojtek się wtrąca i przerywa. No i pani przewodnicząca jeszcze. Nie może tak być. Nie możecie tak prowadzić sesji, bo to jest po prostu jakaś kpina. Proszę, to jest wszystko? To jest ad vocem, tak? Ad vocem to do wypowiedzi pana marszałka. Chciałbym powiedzieć, że to pan marszałek po prostu zwalił odpowiedzialność swojej wypowiedzi na radnych gminy Przelewice, że to ich decyzja, że to oni chcą. Ale panie marszałku, to kosztuje nas 3 miliony złotych. Potrzeby aktualne województwa niektóre są po prostu w tej chwili ważniejsze, więc uważam, że to jest po prostu totalnie bezmyślna decyzja polityczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan, no już nie ma ad vocem, panie marszałku. Przepraszam, ale dyskusja się zakończyła. Zostaje jeszcze przy głosie pan marszałek Olgierz Kustosz. Trudno to wytrzymać. Tak, ale prosiłam pana właśnie o cierpliwość, żeby pan wziął to na klatę. Pani, tak. Pouczanie pani radnej Jacyny Witt jest po prostu dla mnie obezwładniające. Przed chwilą zwracam uwagę pani, że to pani poucza, a ona każdego chce pouczać i mówić, że tylko ich filozofia. Ale panie ten, no, panie marszałku, skończę tą dyskusję. Pan wie, ja już mówiłam, że pouczanie czy nauczanie jest zwykle połączone z jakimś oczekiwaniem sukcesu. Nie zawsze tak jest. W tej chwili zabierze głos pan Olgierd Kustosz jeszcze, pan marszałek Olgierd Kustosz zapisany i zapisany jest do głosu jeszcze pan Artur Nycz. I kończymy dyskusję na temat tego projektu uchwały. Bardzo proszę, panie marszałku. Pani przewodnicząca, dziękuję Wysoka Rado, dziękuję za głos. Chciałbym tylko odnieść się tutaj do pani przewodniczącej Jacyny Witt i pana naszego radnego, który stwierdził, że nie jestem radnym całego województwa. Otóż jestem i tworzymy jako zarząd województwa i my jako radni sejmiku Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Nie Przelewickie Centrum, także dlatego tutaj zwracam uwagę, że to jest zachodniopomorskie. A co do słów państwa pod kątem obecnego posła, byłego wicemarszałka Jarosława Rzepy, tak ciężko pracującego na terenach wiejskich wicemarszałka nie było. I powiem szczerze, że to tak wstyd oczerniać kogoś pod jego nieobecność i proszę ewentualnie pisać do biura poselskiego jakieś uwagi swoje, bo to jest nie miejsce ani czas na ocenianie czyjejś pracy. Ja pamiętam jako radny sejmiku wtedy i też mieszkaniec gminy Przelewice, no nikt mi meldunku nie zmienił, bo niestety mieszkam w Przelewicach, jestem z tego dumny. Była ta sprawa na zarządzie i zarząd wtedy się przychylał do pomocy Przelewicom. Tylko że niefortunne pismo pana wójta, wtedy pamiętam to z historii, było o wsparcie finansowe. No wprost zarząd nie może wspierać zadań własnych gminy Przelewice finansowo, bo wszystkie gminy się do nas zwracały. Tylko to było w zasadach, w zadaniach własnych gminy Przelewice. I takie jakieś niezrozumienie tematu, a ewentualnie pana wójta, doprowadziło do tego, że po prostu ta gdzieś współpraca wygasła. W intencji, to było w czystej intencji tylko gminy Przelewice, żeby dalej procedować tą sprawę i wtedy gdzieś to tam się, te nasze drogi rozjechały, ale wracając do tematu, w lipcu rozmawialiśmy na spotkaniu KOWR-u, jakie było na terenie ogrodu dendrolicznego, no słuchaliśmy, że te sprawy były ogólnikowo poruszane wtedy, dopiero ta sprawa od miesiąca czy dwóch dopiero w KOWR-ze zaczęła istnieć. Ja tutaj mam wszystkie dokumenty, także nie mówmy, że jedną stronę, tyle tomów to spraw, to KOW przygotował nam. Ta była też tylko jedna strona intencji przejęcia. O zatrudnieniu pracowników też było tam mizernie. No, szkoda w ogóle wracać do tematu. Mam te wszystkie dokumenty, jeśli chcemy, na którejś komisji chętnie się podzielę materiałami, usiądziemy, porównamy. Te porównania dokonali radni gminy Przelewice. Ocenili je w ten sposób, że przekazali nam przejęcie tego majątku. I tylko po prostu powinniśmy zagłosować jako radni województwa, czy przejmujemy, czy nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Pan przewodniczący Artur Nycz, bardzo proszę. Dziękuję, pani przewodnicząca. Wysoki sejmiku, nie udało nam się podyskutować merytorycznie o projekcie uchwały,
Ja pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie nie udało się przeprowadzić dyskusji co do tego, czy forma, jaką chcemy jej nadać, czyli instytucja kultury, jest formą dobrą czy złą. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że do tej pory ogród funkcjonował jako zakład budżetowy, czyli najprostsza w ogóle forma organizacyjna, taka samorządowa, to wskazuje bez osobowości prawnej, w zasadzie bez możliwości takiego samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych. Więc to wskazuje tylko, jak wielkie ograniczenia miała gmina Przelewice w prowadzeniu, a już nie mówiąc w ogóle o rozwijaniu tegoż ogrodu. Dlatego nadanie takiej formy prawnej, jakim jest instytucja kultury, jest w najzwyczajniej świecie po prostu niezbędne dzisiaj. Nie tylko, żeby nadać pewnego rodzaju ramy prawne funkcjonowania tej jednostce, ale również, żeby otworzyć w ogóle, żeby na przyszłość jakiekolwiek możliwości szukania zewnętrznych dofinansowań. Więc ja myślę, że niezależnie od tego, w jaki sposób już decyzja o przejęciu ogrodu zapadła i niezależnie od tego, jakie dzisiaj mamy ku temu zapatrywania, czy to była decyzja dobra, czy zła, to jest zupełnie odrębna uchwała, która dzisiaj jakby musi nadać strukturę prawną, formę prawną o funkcjonowaniu tego ogrodu, więc myślę, że mamy niepowtarzalną okazję do tego, żeby w tej sprawie również mieszkańcom Przelewic okazać jednomyślność. Tak zupełnie na marginesie chciałem tylko zauważyć, że instytucja, forma prawna instytucji kultury, jaką będą ogrody Przelewice, otwiera drogę nie tylko do środków unijnych, nie tylko do środków naszych budżetowych, samorządowych, ale również do środków ministerialnych. Więc wszystkim tutaj moim szanownym przedmówcom, koleżankom i kolegom z PiS-u absolutnie chciałbym ich poprosić również o wsparcie do tego, żeby skoro tak bardzo ogrody przelewickie leżą na sercu, żeby na zwyczajnym świecie pomogli nam do tego, żeby Ministerstwo Kultury włączyło się w wsparcie tejżeż jednostki. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, już wszystko powiedzieliśmy. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały o powołaniu aktu tworzącego Instytucję Kultury Ogrody Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę Państwa, kończymy głosowanie. 19 głosów jest za przyjęciem uchwały, 5 jest przeciw, przy 0 wstrzymujących się. Następny projekt uchwały to projekt uchwały wskazujący rok 2021 rokiem ekologicznym na Pomorzu Zachodnim. Projekt uchwały to druk 241/10/20. Czy pan marszałek lub osoba wskazana chciałaby zabrać głos? Bardzo proszę, pani przewodnicząca. O, bardzo proszę, pan marszałek Stanisław Wziątek. Bardzo proszę. Kilka słów uzasadnienia dla tego projektu uchwały. Jestem przekonany, że wszystkich radnych samorządu województwa nie muszę mówić o filozofii związanej z ochroną środowiska i mówienie o tym, że ochrona środowiska to wyzwanie współczesnego świata jest truizmem. Natomiast ta polityka ekologiczna, dbałość o środowiska w naszym regionie powinna przekładać się na konkretne działania. My w sposób bardzo pragmatyczny podeszliśmy do tego, co nazywamy zachodniopomorskim modelem programowania i w ramach tej działalności przygotowaliśmy cały cykl, cały pakiet różnego rodzaju formalnych dokumentów, które dają nam podstawy do tego, aby wpływać na środowisko w naszym województwie. Od strategii rozwoju województwa, poczynając, w której zaznaczyliśmy, że będziemy opierać się na niebieskim i zielonym wzroście poprzez konkretne plany dotyczące ochrony środowiska, które zresztą właśnie w roku 2021 będą też modyfikowane, unowocześniane i wzbogacane o kolejne
możliwości i kolejne partnerstwa, ale także wiele innych uchwał, które wiążą się chociażby z programami antysmogowymi, czy z za chwilę przyjmowanym Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami, z programem walki z hałasem i wieloma innymi. Więc to są działania, które są podejmowane, ale w tym roku 2021 chcielibyśmy wprowadzić taką znacznie szerszą filozofię działania w ramach realizacji projektu Pomorze Zachodnie Zielony Region i w ramach tego projektu poprowadzić wiele akcji, które będą działaniami uświadamiającymi społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywa ochrona środowiska, ile my sami możemy zrobić, żeby to środowisko było lepsze, czystsze i aby żyło nam się lepiej. Będzie organizowanych bardzo dużo różnego rodzaju konkursów, które będą adresowane do samorządów, w tym również konkurs na najbardziej ekologiczną gminę. Będą również konkursy dla organizacji o charakterze pozarządowym i wiele różnego rodzaju działań o charakterze promocyjnym, promującym pewną filozofię. Punkt taki właściwie podstawowy już został zrealizowany, ponieważ w tym roku, przeprowadziliśmy to kilka dni temu, duże przedsięwzięcie w ramach projektu Pomorze Zachodnie Zielony Region, to się nazywa Szczyt Ekologiczny. Ten szczyt był adresowany nie do naukowców, nie do osób związanych z profesjonalnym działaniem w zakresie ochrony środowiska, nie do instytucji, ale do takich osób, których można byłoby nazwać pasjonatami ochrony środowiska, do organizacji pozarządowych i po prostu indywidualnych osób. I to oni ze swoimi pomysłami, bardzo nowatorskimi pomysłami, byli tymi, którzy potrafili zaszczepić nowe propozycje wpływania na środowisko wśród młodych ludzi. I taki cykl działań związanych właśnie z promocją tej idei w organizacjach pozarządowych i bezpośrednio w grupach nieformalnych będzie naszą jedną z naszych kierunków działań w roku 2021. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałabym, powiem Państwu, tylko przekazać informację, że pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Czy przewodniczący komisji chciałby się jeszcze odnieść do tego? Nie widzę. Czy Państwo, przewodniczący pozostałych komisji chcieli się bym włączyć? Też nie widzę. Czy szefowie klubów chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Państwo radni? Pan Zbigniew Bogucki, proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, oczywiście jakby sama idea jest dobra, tylko ja mam taki trochę absmak związany z czasem wprowadzania tej uchwały. Myślę, że dzisiaj jest czas, w którym naprawdę mamy dużo więcej i dużo poważniejszych wyzwań niż wprowadzanie ochrony środowiska. Oczywiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby odkładać wszystko na bok, dlatego że mamy do czynienia z pandemią, bo przecież życie musi się toczyć dalej i te kwestie również związane z ochroną środowiska, które są istotne, muszą być prowadzone dalej, różnego rodzaju programy, działania, realizacja wcześniejszych uchwał sejmiku. Ale z całym szacunkiem myślę, że to nie jest dobry czas. Takie jest moje indywidualne zdanie, nie wiem jakie jest moich koleżanek i kolegów, ale to nie jest dobry czas, żeby dzisiaj w dobie tego, że nie wiemy, w jakim stanie obudzimy się z 31 grudnia na 1 stycznia, kiedy to ma być ten rok ochrony środowiska na Pomorzu Zachodnim, być może będziemy mieli dużo trudniejsze wyzwania. Ja bym wolał, żebyśmy skoncentrowali się, żeby to był rok pomocy przedsiębiorcom, żeby to był rok ochrony miejsc pracy. I ja nie mówię tutaj absolutnie jakby w kontrze do tej propozycji, bo to jest ważny temat, ale moim zdaniem dziś nie najważniejszy. On dzisiaj nie powinien być przez nas procedowany i podnoszony, bo ja mam trochę wrażenie, że my trochę żałujemy róż, gdy płoną lasy. To trochę tak wygląda. Dzisiaj mamy zdecydowanie większe problemy, zdecydowanie większe wyzwania, zdecydowanie większe przeszkody, które musimy pokonać wspólnie. I tak jak mówię, cieszę się za ten głos pana marszałka Geblewicza, kiedy rozmawialiśmy o COVID-zie, o walce z koronawirusem, bo to był głos taki, który pokazuje, że jest możliwość współpracy. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. I że świętowanie, ustanawianie roku ochrony środowiska w sytuacji, kiedy będziemy mieli pewnie o wiele większe wyzwania,
to nie jest dobry pomysł. I nie dlatego, że to dotyczy akurat, że ja jestem przeciwko ochronie środowiska. Dwoma rękami się pod tym podpisuję, ale myślę, że to nie jest ten czas, Szanowni Państwo. No i tyle. Moim zdaniem to, co chciałem powiedzieć, to w tych słowach zawarłem, dlatego... I jeszcze jedną rzecz, bo to muszę zapytać, tutaj chyba kieruję bezpośrednie pytanie do pana marszałka Wsiątka. No to też będzie kosztować te konkursy, eventy, spotkania, akcje promocyjne, one będą kosztować. Moim zdaniem to też nie jest czas na wydawanie pieniędzy akurat w tym kierunku. W moim głębokim przekonaniu wyzwania będą zdecydowanie poważniejsze, zdecydowanie bliżej ludzi i zdecydowanie bardziej dotykające ich podstawowych problemów, takich jak na przykład utrzymanie rodziny, opłacenie kredytu, spięcie budżetu domowego. I myślę, że tym powinniśmy się zająć i o to bym apelował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adwokatem pan marszałek Wziątek, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Każdy czas jest dobry, jeśli mówimy o sprawach, które mają znaczenie strategiczne i najważniejsze, a między innymi ochrona środowiska ma ogromny wpływ także na ochronę zdrowia, bo w podtekście wypowiedzi pana radnego rozumiem, że ochrona zdrowia i ochrona przed COVID-em również była przywoływana. Jeśli zatem przywołujemy kwestię COVID-u i problemów z tym związanych, to proszę zwrócić uwagę i przeanalizować przyczyny powstawania COVID-u i wpływ środowiska na zachorowalność. Jeśli Państwo weźmiecie to pod uwagę, przeanalizujecie każdy z tych elementów, to uzyskacie informację, że czystość powietrza, że czystość naszego środowiska ma naprawdę ogromne znaczenie, także na zapadowalność na różnego rodzaju choroby, w tym COVID. Drugim aspektem dotyczącym czasu jest kwestia właśnie najlepszego czasu z punktu widzenia programowania środków związanych z funduszem, z nową perspektywą europejską, nowymi środkami, które będą w naszej dyspozycji. My w tej chwili właśnie przygotowujemy tak zwane polityki, które będą podstawą do tego, żeby określać, jak będą w całej perspektywie finansowej roku 2020 do roku 2027 środki wydawane. I między innymi to nic innego, jak zalecenia Komisji Europejskiej wskazują wielkości środków wydawane na poszczególne działania, w tym także na ochronę środowiska. Ilość tych procentowych środków z RPO jest wyraźnie określona. Jak my je wykorzystamy, jak będziemy chcieli zbudować sobie swoją perspektywę także wsparcia dla gospodarki z wykorzystaniem tych środków, od nas zależy. I ten rok 2021 będzie także nie tylko rokiem promocyjnym, ale rokiem programowania wszystkich działań, które będą dawały nam podstawy do wykorzystania przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Bogucki, ad vocem. Proszę włączyć mikrofon. Panie radny. Czy teraz mnie słychać? Teraz pana słychać. Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie marszałku, ja bym prosił jednak o podanie tych kwot, które państwo planujecie na tego różnego rodzaju akcje właśnie promocyjne, konkursy i tak dalej, bo to jest jednak dosyć istotne w kontekście tych wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy. Ja nie podzielam tutaj tego pana zdania, że akurat w momencie, kiedy mamy tak poważne problemy, to planowanie jest co do ochrony środowiska tak bardzo priorytetowe i ono pomoże w walce z epidemią, to chyba jest za daleko, nawet na pewno za daleko idące stwierdzenie, panie marszałku. I rzecz jeszcze jedna, no, jeżeli chodzi o środki z RPO, no to mamy przykład tegoroczny, tak, że środki, które były zabudżetowane i przeznaczone na określone cele, między innymi na ochronę środowiska, one decyzją Komisji Europejskiej po apelach również Polski, ale też innych krajów członków Unii Europejskiej zostały uwolnione z tych rygorów, zostały, krótko mówiąc, przekazane na walkę z epidemią, ale również z jej skutkami. I o tym mówiłem. Mówiłem o tym wymiarze jakby stricte zdrowotnym, dotyczącym służby zdrowia, ochrony zdrowia, ale mówiłem również o tym wymiarze takim gospodarczym, a w konsekwencji ludzkim, czyli kwestii zatrudnienia, utrzymania miejsc pracy,
i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest dzisiaj absolutnie priorytetowe i wszystko inne jest po prostu na drugim albo na trzecim, czwartym planie. O tym mówię. A samo ustanawianie tego roku i wydawanie pieniędzy na konkursy, no moim zdaniem to nie jest dobry czas. Ja tylko powtarzam, tylko chciałbym, jeżeli takie dane są, o odpowiedź, jakie to miały być środki w ramach na przykład takich akcji promocyjnych. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan marszałek Wziątek. Właściwie, pani przewodnicząca, jeśli pani pozwoli, to w ramach formuły ad vocem odpowiem panu Boguckiemu na złożone pytania. Więc musimy chyba jednak umiejętnie oddzielać, to jest także odniesienie do tego, czy mówiliśmy w przypadku funkcjonowania służby zdrowia, że oczywiście walka z COVID-em, ale obok walki z COVID-em jest cały pakiet działań związanych z różnymi innymi niebezpieczeństwami, związanymi z funkcjonowaniem różnych jednostek służby zdrowia w taki sposób, żeby gwarantować ochronę zdrowia nie tylko tym pacjentom chorym na COVID. I tak w tym przypadku jest, że kwestia COVID-u i budowania odporności gospodarki jest zupełnie odrębną kwestią, która została także w ramach funduszy europejskich przygotowana, ponieważ został przygotowany europejski program budowania takiej odporności gospodarki i walki z COVID-em. Ten europejski program przekłada się na program krajowy i na nasz program regionalny. I to są wyjątkowo jakby środki wyłączone z RPO, to są środki, które jakby dodatkowo wpływają, będą wpływać i do Polski, i do naszego regionu. I one będą środkami naznaczonymi do takich bardzo konkretnych, wskazanych działań. Natomiast to, co my mówimy, to jest czyste RPO związane z normalnym naszym funkcjonowaniem codziennym i wsparciem dla różnego rodzaju obszarów, w tym także obszarów społecznych, które można by powiedzieć z COVID-em nie mają nic wspólnego. Jeśli natomiast będziemy mówili o konkretnych wielkościach środków finansowych, to ten program, o którym my mówimy, jest, mówimy o programie Zachodniopomorskie Zielony Region. To jest program, który będzie realizowany ze środków europejskich, już przyznanych środków europejskich i będzie zamykał się kwotą około 1 miliona złotych, mogę być nieprecyzyjny w tej wielkości. Ale to nie są te jedyne środki, ponieważ wielkość, każda z naszych instytucji prowadzi swoje normalne działania, które są oparte na działaniach statutowych. Na przykład nasze funkcjonowanie dotyczące programów społecznych. To teraz ten społecznik będzie również nakierowany na to, aby wzbudzać zainteresowanie w środowiskach małych, w środowiskach lokalnych działalnością o charakterze proekologicznym. Żeby to nie były tylko i wyłącznie budowy na przykład wiatr, które mają charakter rekreacyjny na wsiach, ale żeby to były także działania, które pokazują zwiększenie świadomości na rzecz poszanowania naszego środowiska. A więc to są również inne szczątkowe działania, szczątkowe finansowanie poszczególnych programów, które w roku 2021 będą nakierowane na ochronę środowiska. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wojciech Dorżynkiewicz, proszę. Szanowni państwo radni, szanowna pani przewodnicząca, pan radny Bogucki, jak to często bywa, jest w kardynalnym błędzie i przejawia całkowitą ignorancję w temacie. Wszyscy wiemy, jak ważna jest walka z pandemią. Nie oceniajcie państwo siebie. Wszyscy wiemy, jak ważna jest walka z pandemią COVID-19, natomiast to nie oznacza, że wszystkie inne rzeczy możemy odłożyć na półkę i nic z nimi nie robić. Ja tylko przypomnę, a może powiem panu radnemu, bo pan radny może nie wie, ale do 2030 roku ze względu na katastrofę klimatyczną na świecie zginie 100 milionów ludzi. W Polsce w następnym roku ze względu na zanieczyszczone powietrze zginie 45 tysięcy ludzi. Tyle ludzi ginie rocznie ze względu na smog i złej jakości powietrza w naszym kraju. Jeżeli my teraz nie będziemy przeciwdziałać, to będzie za 2-3 lata zdecydowanie już niestety za późno, o ile już nie jest za późno. Dlatego mówię to z całym przekonaniem, że mimo ciężkiej sytuacji powinniśmy wszystko zrobić, aby kolejny rok był dla nas ważny pod kątem ekologicznym i ochrony środowiska i powinniśmy wszystko zrobić, żeby tymi tematami przebić się do mieszkańców, aby każdy z nas zaczął o tym myśleć i pozytywnie oddziaływać na nasze środowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Kamiński, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja niestety obawiam się, że pod tym szlachetnym hasłem kryje się drenaż pieniędzy podatników. Boję się o to, że fabryki za granicą
nie mają zbytu na swoje różne turbiny wiatrowe i tym podobne sprzęty i dlatego być może próbuje się nam narzucić z góry jakieś określone działania, żeby dążyć do tego, żebyśmy zakupywali takie rzeczy, które de facto mają pomóc środowisku, a często to bywa w rzeczywistości, są kolejnym śmieciem na wysypiskach. Także ja się niestety wstrzymam tu od głosu. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Artur Wezgraj, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, ja w czasie zgłaszania się do tej dyskusji raz się zgłaszałem, potem się wycofywałem, potem ponownie się zgłaszałem, uznając, że albo argumenty są niewarte komentowania, albo padły już takie, które powinny paść. Ale pomyślałem sobie, zwłaszcza po ostatniej wypowiedzi, że trzeba chyba to sprowadzić do właściwego wymiaru, nie absurdu, o którym przed chwileczką tutaj mówił pan radny Kamiński. Otóż można oczywiście mówić w ten sposób, że mamy ważniejsze sprawy, mamy pieniądze, tutaj trzeba będzie przeznaczać na COVID, ale przecież tak naprawdę my wszyscy zakładamy domyślnie, że sprawa COVID-u czy sprawa pandemii jakiejkolwiek to jest stan przejściowy, to jest stan, który musimy przetrwać, który musimy zwalczyć i zrobić wszystko, abyśmy normalnie funkcjonowali we wszystkich innych aspektach naszego życia, a poza tym problemem zarazy. Jeśli mówimy o roku 2021 jako roku tym ekologicznym, mówiąc w skrócie, to mówimy o właśnie tej przyszłości, w której zakładamy, że przynajmniej od wiosny, zakładamy, nie wiem, czy tak będzie, zakładamy od wiosny, będziemy już wolni albo będziemy już w resztkach tej epidemii i wtedy musimy planować działanie dalsze. Ale planować się musimy dzisiaj po to, żebyśmy nie stanęli w 2021 roku pod pytaniem, to jak już wszystko zrobiliśmy z tą pandemią, to teraz zacznijmy planować życie na przyszłość, czyli na lata 22 i następne. Jest też taki aspekt, ludzie chcą żyć normalnie. Dla ludzi sprawa tego COVID-u, dla naszych mieszkańców sprawa COVID-u, sprawa ograniczeń, które wprowadzają ich w stany frustracji, a niekiedy bardzo poważnych chorób z obszaru psychiki. Dla ludzi każdy przejaw działania innego, aktywności, również trochę zwracania uwagi na to, że świat się nie kończy na problemie tym jednym tylko, może być zdecydowanie ważniejsze dla ich zdrowia niż to właśnie skupienie się wprost tylko na jednym temacie. Dlatego musimy robić wszystko, abyśmy planowali normalne życie, normalne funkcjonowanie w każdym innym obszarze niż ten, który uznajemy przynajmniej na dzisiaj za przejściowy, choć trudny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i w oczekiwaniu na normalność rozpoczynamy głosowanie. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 rokiem ekologicznym na Pomorzu Zachodnim? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Chojecki jest za, bo nie mogę oddać głosu. Czyli 18 osób jest za, przy 0 sprzeciwu i 4 osobach w głosach wstrzymujących się. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego projektu uchwały w sprawie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2032. Projekt uchwały to drugi. Przerwę, tak, przepraszam, ale chciałbym, żeby tylko w protokole się znalazło, że głosowałem za, ale głosem. Tak, proszę pana, ja powiedziałam, że tak i doliczyłam pana. Tak. Jak zapamiętałam, że pan ma trudności. Projekt uchwały to druk 244/1/20.
Czy ktoś chciałby z Państwa z zarządu wprowadzić do tematu? Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca, kilka informacji wyjaśniających przyczyny. Bardzo proszę, Panie Marszałku. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni. Do opracowania Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami przystąpiliśmy w ramach aktualizacji programu, który jest aktualnie obowiązujący. Ten obowiązujący jest dalej ważny do roku 2022, ale mam nadzieję, że dzisiejszą uchwałą doprowadzimy do zaktualizowania tego planu w związku z tym, że po pierwsze w lipcu, dokładnie 19 lipca 2019 roku Sejm przyjął ustawę, która reguluje sprawy dotyczące planu gospodarowania odpadami i wszystkich wymogów z tym związanych. Wprowadzono dosyć dużo różnego rodzaju zmian i my jesteśmy zobowiązani dostosować nasz plan do aktualnie obowiązującego prawa. Powiem więcej, Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami jest jakby podstawą do tego, żeby wszystkie te, które są planami regionalnymi, były w pełnej zgodności z planem krajowym. I to jest jeden aspekt, który ma charakter formalny i do którego jesteśmy zobowiązani. Drugi aspekt odnosi się do tego, iż do samorządu województwa wpływały wnioski zarówno gmin, jak i konkretnych przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami w odniesieniu do wprowadzenia różnego rodzaju działań o charakterze modernizacyjnym czy inwestycyjnym na terenie naszego województwa. Muszę przyznać, że tych propozycji było dosyć dużo i część, właściwie wszystkie te, które dają gwarancję dobrego zagospodarowania odpadów, zostały uwzględnione w dokumencie, który jest kompatybilny z wojewódzkim planem gospodarowania, a mianowicie planem inwestycyjnym. Ten plan inwestycyjny bardzo konkretnie określa, jakie działania inwestycyjne w tym zakresie będą na terenie naszego województwa do roku 2026 z ewentualną możliwością dalszego funkcjonowania przez kolejne dwa lata prowadzone. I to jest pewna filozofia, która wiąże się z przygotowaniem tego planu. Mogę powiedzieć także o stronie formalnej. Formalnie plan ten był konsultowany, najpierw ankietowany i ankietowane potrzeby samorządów i przedsiębiorców. Następnie był skonsultowany zarówno z samorządami, z partnerami, ale także ostatecznie z Ministerstwem Klimatu. Ministerstwo dwukrotnie opiniowało nasz plan, przedstawiało swoje uwagi i wszystkie uwagi, które zostały przez ministerstwo przedstawione, w naszym planie zostały uwzględnione. Myślę, że warto jednak podkreślić dwa aspekty dotyczące zmiany tych formalnoprawnych, które wynikają z zapisów ustawowych. Przynajmniej takie dwa aspekty, bo ich jest oczywiście dużo więcej, ale o tych dwóch warto wiedzieć. Ja nie chcę dokonywać ocen tych propozycji, bo one stały się już prawem i obowiązują. Natomiast jeśli miałbym wyrazić swoje indywidualne zdanie, to w niektórych aspektach niestety cofnęliśmy się w stosunku do rozwiązań, które były wcześniej przyjęte. Na przykład zniesiono obowiązek regionalizacji, co pozwala na przekazywanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości segregowania tak naprawdę na teren całego kraju. Wcześniej była taka regionalizacja i chodziło o to, żeby te, mówiąc popularnie, śmieci, odpady nie przewozić daleko, nie przewozić, tylko przetwarzać je maksymalnie blisko miejsca wytworzenia. Natomiast w tej chwili pojawiają się już prawne możliwości przemieszczania na terenie całego kraju. To jest słabość, ale ona jest obowiązująca i musimy to uwzględnić. Drugim aspektem, dosyć też trudnym dla regionów, jest aspekt dotyczący faktu, że z wojewódzkich planów gospodarowania odpadami wyłączono to, co dotyczy spalarni śmieci. W tej chwili już województwo nie będzie mogło podejmować żadnych działań w tym zakresie.
a mianowicie wszystkie te działania dotyczące planowanych inwestycji bądź też zwiększenia mocy produkcyjnych będą podejmowane bezpośrednio przez ministerstwo. I tak dla przykładu, mówiąc o pewnym negatywnym wpływie na życie i funkcjonowanie w naszym regionie, mogę podać przykład dotyczący spalarni szczecińskiej, zachodniopomorskiej, która może spalić więcej śmieci o właściwie dosyć znaczącą ilość, bo 15 tysięcy ton, więcej o 1,5 tysiąca ton i okazuje się, że ministerstwo nie wyraziło zgody na to, żeby można było poprowadzić te działania w naszym regionie. To szkoda. Powtórzę, 15 tysięcy, przepraszam, nie półtora, tylko 15 tysięcy ton. To szkoda, bo moce przerobowe tej spalarni są znacznie większe niż te, które w tej chwili realizuje i ministerstwo na to zgody nie wyraziło. Jeśli moglibyśmy prosić tutaj również tych, którzy mogą lobbować w obszarze decyzji rządowych, to warto pomóc Szczecinowi jak najbliżej miejsca wytworzenia te śmieci nie przetwarzać. Proszę Państwa, ja mam przed sobą cały zestaw wszystkich działań o charakterze inwestycyjnym, które będą na terenie województwa prowadzone. Z jednej strony one dotyczą i być może w największym zakresie tak zwanych PSZOK-ów, czyli tych punktów selektywnej zbiórki odpadów. I to zgłoszonych do modernizacji jest 15, 47 zgłoszonych do budowy. I tak w kolejności mógłbym omawiać wszystkie te działania, które w tym planie się mieszczą. To jest odpowiedź na potrzeby samorządów i odpowiedź na wymogi formalne związane ze zmianą ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Czy ktoś z państwa... Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Czy przewodniczący komisji chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Artur Nycz. Pani przewodnicząca, komisja zaopiniowała pozytywnie, bez, że tak powiem, większych zastrzeżeń do projektu uchwały. Tym bardziej, że ten projekt uchwały z naszego punktu widzenia ma pewnego rodzaju charakter techniczny, dostosowujący do zmian ustawowych. Natomiast kwestie oceny zmian ustawowych, które w tym zakresie nastąpiły, myślę, że wyłożył pan marszałek i w tym zakresie na pewno warto w przyszłości przeprowadzić dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy przewodniczący pozostałych komisji chcieliby zabrać głos? Czy państwo radni, przewodniczący klubów? Państwo radni? Nie widzę. Ja tylko chciałabym dodać do tego, o czym powiedział pan marszałek, że sprawa jest bardzo istotna, jako że w przypadku odpadów medycznych, proszę zobaczyć, jak wygląda raport z odpadów, transportu odpadów medycznych z naszego województwa. Najbliższym miejscem, do którego największość jednostek wozi, to jest Bełchatów. Jeżeli się uwzględni sytuację dzisiaj, epidemiologiczną, jaka jest dzisiaj, i jeżeli się uwzględni ilość materiałów i odpadów do spalania i długość trasy, to ta bomba epidemiologiczna właściwie przetacza się przez nasze drogi, bardzo ładne, budowane autostrady, ale chyba w pewnym momencie ze strachem dla każdego użytkownika tych dróg. To tak ku rozwadze. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały aktualizującej plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2032? Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę Państwa, za głosowały 20 osób, przeciw 0, jedna osoba się wstrzymała. Chciałam powiedzieć, że część z Państwa radnych już skończyła sesję, widzę dzisiaj. Kto z Państwa?
Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pod tytułem Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym. Czy pan marszałek lub ktoś z zarządu chciałby wprowadzić w tą pani marszałek Bańkowska? Bardzo proszę. Pani marszałek Anna Bańkowska, bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Chciałabym króciutko przedstawić projekt, aby... Pani marszałek, strasznie pani przerywa. Zachodniopomorskie mogło realizować. Tak, nie słychać mnie. Pani marszałek, teraz? Teraz tak. Teraz słychać, tak? Tak. Dobrze. Będę państwa radnych prosiła o to, abyście państwo zagłosowali za tym projektem, ponieważ właśnie nawet kilkanaście minut temu dowiedzieliśmy się, że rząd federalny Niemiec ogłosił Polskę jako obszar zagrożony koronawirusem i obywatele Niemiec, którzy po powrocie z Polski będą musieli się poddać kwarantannie lub przejść test na obecność koronawirusa. I ten projekt właśnie, który 30 lipca w 2020 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów uzyskał taką pozytywną ocenę i celem tego projektu jest określenie trybu postępowania administracji regionalnej zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i w kraju związkowym Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Realizacja tego celu będzie obejmowała między innymi takie działania jak identyfikacja i analiza negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych, które właśnie pojawiły się na obszarze transgranicznym w związku właśnie z wystąpieniem zagrożenia pandemią COVID-19, analizą działań zapobiegawczych i ukierunkowanych na łagodzenia i usuwanie zagrożenia epidemicznego podejmowanych przez zarówno polskie, jak i niemieckie podmioty szczebla publiczne, szczebla krajowego, zarówno regionalnego, jak i subregionalnego oraz lokalnego, a także opracowaniu takiego raportu, podręcznika postępowania dla samorządów regionalnych w województwie zachodniopomorskim oraz w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Jeśli państwa to interesuje, to powiem, że szacowany koszt ogółem to jest prawie 135 000 i współfinansowanie w formie refundacji to jest 85%. Jeśli państwo jeszcze będą prosili o jakieś szczegóły, będziemy mogli się też połączyć z panem dyrektorem Krzysztofem Żarną, który będzie też mógł więcej szczegółów również państwu, jeżeli państwo będziecie zainteresowani. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Spraw Samorządowych oraz Komisję Rozwoju, Promocji i Współpracy. Czy panowie przewodniczący chcieliby dołączyć jeszcze kilka słów do wypowiedzi pani marszałek? Nie widzę. Czy przewodniczący innych komisji chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Czy przewodniczący klubu chcieliby zabrać głos? Nie widzę. Państwo radni. Pan Zbigniew Bogucki, proszę. Tylko krótko chciałem zapytać, czy ten projekt był w jakikolwiek sposób konsultowany, czy omawiany również z wojewodą w ramach tego całościowego planu przeciwdziałania i walki z COVID-em, o którym na początku tej naszej sesji dzisiejszej mówił pan marszałek. To tylko w tym zakresie, bo to jakieś wielkie środki, jakby patrząc na budżet województwa i na to, to nie są jakby. Natomiast chciałbym zapytać, czy to było po prostu w jakiś sposób uzgadniane, konsultowane, omawiane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy odpowiedź na to pani marszałek można teraz, czy w formie... Ja nie mam takiej wiedzy, ale może pan dyrektor Żarna mógłby odpowiedzieć. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, państwo marszałkowie. Nie, ten projekt nie był konsultowany z wojewodą. To nie jest ten etap, w którym moglibyśmy takie konsultacje prowadzić. To dopiero rezultaty tego projektu mogą być poddane procesowi konsultacji, bo tak naprawdę to jest projekt, który
jest pewnym projektem, można powiedzieć, badawczym. Tak? My najpierw musimy sprawdzić sytuację, postarać się wypracować rekomendacje i wtedy takie konsultacje mogą nastąpić. W pierwszej fazie projektu tak naprawdę będziemy badać stan faktyczny. No, w związku z tym tutaj nie było pola, wydaje mi się, do takich konsultacji. Dziękuję bardzo. Ad vocem widzę pan Zbigniew Bogucki, proszę. Pani przewodnicząca, panie dyrektorze, no pozwolę się nie zgodzić. Ja oczywiście zagłosuję za tą uchwałą, bo uważam, że to jest jakby potrzebne, żeby te działania podejmować. Natomiast prosiłbym jednak na przyszłość, bez względu na ten etap, na którym te projekty są tworzone, budowane, konstruowane, żeby jednak z wojewodą, czy służbami wojewody takie rzeczy konsultować w ramach takiej spójności działania, o której dzisiaj mówił również pan marszałek Geblewicz, bo myślę, że to jest w naszym wspólnym interesie. To nie proszę tego nie traktować jako jakiegoś wytyku, ale jednak wolałbym, żeby tego rodzaju sytuacje były jednak przedyskutowane z wojewodą, który jest tym organem centralnym i który zadajuje wszystkich, tak? Także to tak, tak powiem, na przykład. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto jest z państwa za przyjęciem uchwały w sprawie realizacji przez województwo zachodniopomorskie projektu, który państwo otrzymaliście? Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? 23 osoby są za, przy 0 głosów przeciw i wstrzymujących się. Dziękuję. Przechodzimy do następnej uchwały. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg wojewódzkich. Projekt uchwały to druk 243/1/20. Czy ktoś z państwa chciałby wprowadzić? Nie widzę. Projekt ten pozytywnie zaopiniowała. Pani przewodnicząca, to może jednym zdaniem. O, przepraszam. Bardzo proszę, pan marszałek Tomasz Sobieraj. Witam tak, pana, proszę. Dosłownie jedno zdanie, tylko takiego wprowadzenia. Ten projekt to jest naturalna konsekwencja w ciągu drogi krajowej nr 20, obwodnicy Węgorzyna. Węgorzyna i stary przebieg drogi nr 20 staje się. Ktoś z państwa ma włączony. Ktoś z państwa ma włączony mikrofon równy. Witam pana, proszę. Proszę mnie jedno zdanie, tylko takiego wprowadzenia. Ten projekt jest naturalny. Coś jakiś przegłos jest. Krótko mówiąc. Panie marszałku, jeszcze raz. Krótko mówiąc, jest naturalna konsekwencja budowy obwodnicy Węgorzyna. Przebieg drogi nr 20 staje się nasz. W związku z tym my przekazujemy powiatowi nasz odcinek naszej drogi wojewódzkiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Czy przewodniczący komisji chcieliby zabrać głos? Państwo szefowie klubów? Państwo radni? Też nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? 23 osoby są za przyjęciem uchwały, przy 0 sprzeciwu i 0 wstrzymujących się. Następny projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Projekt uchwały to druk 248/1/20. Czy w tej sprawie ktoś z państwa z zarządu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Projekt ten był pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Czy pan przewodniczący chciałby zabrać głos? Nie widzę pana przewodniczącego. Czy przewodniczący pozostałych komisji chcieliby zabrać głos? Czy państwo radni chcieliby zabrać głos? W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały
zmieniającej w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę Państwa, za przyjęciem uchwały 21 głosów przy 0 sprzeciwu i jednej osobie wstrzymującej się. Uchwała została podjęta. W punkcie 6 chciałam Państwu przedstawić informację zarządu i własnym o działalności między sesjami. Chcę Państwu powiedzieć, że wszyscy Państwo otrzymaliście znacznie wcześniej, zgodnie z wolą Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, informacje o działalności zarządu, że w okresie od 22 września do aktualnego dnia wpłynęło 9 interpelacji. Interpelacje te wszystkie zostały powieszone na BIP-ie i odpowiedź dla Państwa również została udzielona. I chciałabym zapytać jeszcze, czy ktoś z Państwa ma jakieś zapytania, czy chciałby streścić swoją interpelację, którą ma zamiar złożyć. Pan przewodniczący Wojciech Dorżynkiewicz, bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, ja chciałbym ponowić swój wniosek, który artykułowałem na samym początku sesji, czyli żebym mógł otrzymać od sejmiku wykaz nieobecności radnych Prawa i Sprawiedliwości na sesjach sejmiku, ponieważ uważam, że to jest dosyć lekceważące, jeżeli radni opuszczają tyle posiedzeń, a w końcu biorą za to diety. Nie rozumiem, dlaczego te obecności tak często są usprawiedliwiane, więc proszę pełną informację, ile każdy z radnych Prawa i Sprawiedliwości opuścił sesji sejmiku i ile z tych obecności było usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra interpelacja, ponieważ tak się składa, że dzisiaj jest 20. sesja sejmiku. 2 lata jesteśmy od rozpoczęcia tej kadencji. Państwo wszyscy w takim razie dostaną jak gdyby taki wykaz aktywności naszej w sensie obecności na posiedzeniach sejmiku. Chciałabym tylko, żeby to były pełne te obecności, bo tak jak w tej chwili przy głosowaniu już jest to stan zupełnie inny niż w momencie zalogowania się dzisiaj do udziału w sesji. A więc część z Państwa jak gdyby tą sesję kończy wcześniej. Dostanie Pan na pewno, Panie Radny, taką informację i chyba do wiadomości wszystkich innych spróbujemy. Pan Przewodniczący Artur Wezgraj, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja jakby w tej sprawie, tą sprawę poruszałem w trakcie Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych z prośbą o informację na ten temat, ale jej nie uzyskałem, więc w skrócie, w związku z tym złożyłem interpelację do Pani, na ręce Pani Przewodniczącej, do Pana Marszałka i w skrócie chciałbym jakby tutaj zasygnalizować sprawę. Otóż od mniej więcej początku września 2020 roku toczy się w Koszalinie taki spór o to, jak usprawnić system komunikacyjny w Koszalinie ze względu na to, że 2 wiadukty, które mają charakter kluczowy dla jakości komunikacji, w ogóle dla istnienia komunikacji, zwłaszcza sprzętu ciężkiego, są niezdolne do przeniesienia ruchu. Jeden w ogóle niezdolny do jakiegokolwiek ruchu, drugi do, ten przy Władysława IV, który jest przedmiotem sporu, jest niezdolny do przenoszenia ciężkiego sprzętu. W związku z tym cały ruch ciężarowy idzie przez Śródmieście. Pan marszałek Sobieraj wspólnie z panem dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, z panem Michałem Żuberem oraz panem senatorem Gawłowskim robili takie konferencje prasowe, na których pokazywali, że mają sposób, mają ekspertyzę dotyczącą tego, w jaki sposób naprawić jeden z tych wiaduktów, który tak naprawdę znajduje się trochę na trasie drogi 167. Sam nie należy do tej drogi, ale drogi wojewódzkiej 167 jakby częściowo łączy takie 2 fragmenty tej drogi. No i oczywiście zainteresowany tym Urząd Miejski, tą ekspertyzą i tym sposobem naprawienia sytuacji wystąpił z prośbą do
Zarządu Dróg by ten dokument udostępnić. Zarząd Dróg odpowiedział, że nie ma takiego dokumentu, bo tak naprawdę to nie Zarząd Dróg robił, tylko to była prywatna inicjatywa pracowników Zarządu Dróg. Jednak pan marszałek w czasie konferencji powiedział, że to było na jego zlecenie. Ponieważ historia się rozwijała, to następna konferencja pokazywała, pan marszałek pokazywał, że jest jednak taka ekspertyza. Ja ją nawet otrzymałem pośrednio. No nie jest ekspertyza, to jest ślepy kosztorys prac do projektu, który nie istnieje. Dokładnie tak należałoby to określić. Ponieważ sprawa, że tak powiem, zaczyna się rozwijać dość mocno, to pomyślałem sobie, że może warto by zobaczyć, w jaki sposób tak naprawdę jest tutaj wobec miasta Koszalina realizowana zasada subsydiarności, o której dość często ostatnio dyskutujemy. I ponieważ występuje tutaj w tej sprawie zarówno instytucja wojewódzka, jak i również przedstawiciel zarządu województwa. W związku z tym mam takie pytanie do pana marszałka. Po pierwsze, czy województwo zachodniopomorskie jest w jakiś sposób zaangażowane w porozumieniu z miastem Koszalin lub bez tego porozumienia w rozwiązanie problemu drożności przejazdu łączącego odcinki drogi wojewódzkiej 167? Czy zachodniopomorski zarząd dróg wojewódzkich wydatkował środki na sporządzenie ekspertyzy kosztorysów dotyczących wiaduktu przy ulicy Władysława IV w Koszalinie? I po trzecie, w jakim trybie lub w jakim charakterze występuje pan wicemarszałek Tomasz Sobieraj, a jeśli jest to jego obszar działalności politycznej po prostu poza zadaniami wynikającymi z uczestnictwa w zarządzie, to na ile jest upoważniony do angażowania w sprawie pracowników, w tą sprawę pracowników zarządu dróg wojewódzkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że na wszystkie pytania pan przewodniczący otrzyma odpowiedź. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze jakieś oświadczenie wygłosić? Nie widzę. Proszę państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 20. sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Życzę państwu dużo zdrowia i z wielką nadzieją, że następna sesja według planu, która ma być 19, odbędzie się w tym samym składzie. Życzę państwu jeszcze raz zdrowia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, panie przewodniczący. Wszystkiego dobrego. Wszystkim dużo zdrowia. Zdrowia. Tak. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję i pozdrawiamy mieszkańców Przelewic. Dziękuję. Będzie dobrze.